Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie osoby zgromadzone na przystanku Historia w Krakowie. Witam serdecznie wszystkie osoby zgromadzone przed monitorami komputerów, gdzie również można śledzić streaming naszego spotkania, a jest to ostatnie przedwakacyjne spotkanie klubu Grota, klubu historycznego imienia generała Stefana Robeckiego Grota. Tytuł dzisiejszego spotkania: Bohaterowie Lwowskiej AK w latach 1941-44, a wykład poświęcony tym bohaterom wygłosi pan doktor Paweł Naleźniak, którego mam zaszczyt poprosić o zabranie głosu. Państwa zapraszam do posłuchania. Dobrze. Proszę Państwa, czy mnie dobrze słychać? Tak? Może tak. Na sam początek, czy ja mam siedzieć, czy stać? Tak? Dobrze. Może tak, na sam początek, proszę Państwa, parę słów wytłumaczenia. Dlaczego jako tematu, przede wszystkim nie będziemy mówić o wszystkich bohaterach, bo jest to niemożliwe. Będziemy mówić o wybranych postaciach, mając świadomość, że ogromnemu gronu tych, których należałoby tu wymienić, nie oddamy sprawiedliwości. Druga rzecz taka, wytłumaczę się, dlaczego nie przyjąłem za temat tego wykładu całego czasu okupacji, to znaczy od roku 1939, od okresu okupacji sowieckiej i później przez okres okupacji niemieckiej aż do powtórnego przyjścia Sowietów. Z prostej przyczyny, dlatego że ten okres lat 1939-1941 to jest, można powiedzieć, najbardziej tragiczny okres, jeśli chodzi o konspirację lwowską. Tak, mówiąc wprost, ta konspiracja w okresie sowieckim, w okresie pierwszej okupacji sowieckiej nie udała się. Istniały dwa ZWZ-y, obydwa były bardzo mocno penetrowane przez NKWD. Państwo wiedzą, że Emil Macieliński, kornel, został później osądzony w Warszawie i został stracony za współpracę z NKWD. To jest sprawa, która do dzisiaj wśród historyków budzi trochę wątpliwości. Warto przypomnieć, że dwóch szefów wywiadu, Edward Metzger i Edward Gola, byli agentami NKWD. Mówiąc wprost, ta konspiracja nie wychodziła. W 1941 roku próbę budowy jak gdyby kolejnego już trzeciego ZWZ, bo mieliśmy dwa ZWZ-y, obydwa spenetrowane, ZWZ-1, ZWZ-2. Próbę budowy trzeciego ZWZ-u podjął Leopold Okulicki, no ale stosunkowo bardzo szybko został aresztowany przez NKWD. To był jednak już rok 41, prawda, nie został rozstrzelany, nie, prawda, to był już po zbrodni katyńskiej. W każdym bądź razie odzyskał wolność po podpisaniu układu Sikorski-Majski, po amnestii. Państwo wiedzą, że to jest wyjątkowo nieszczęśliwe słowo w odniesieniu do polskich sybiraków. I właściwie tą konspirację trzeba było ją budować od nowa. Profesor Jerzy Węgierski w jednej ze swoich prac pisze coś takiego, że przed konspiracją stawia się jak gdyby dwa cele. Znaczy, pierwszym celem jest to, żeby ta konspiracja odnosiła jak gdyby jakieś wyjątkowe sukcesy w akcjach dywersyjnych, sabotażowych, wywiadowczych itd., itd. To jest taki pierwszy cel. Jeżeli ten cel nie jest osiągalny, to przed taką konspiracją stawia się w ogóle wymaganie, żeby ona w ogóle przetrwała. Proszę zwrócić uwagę, że żadnego z tych celów nie udało się osiągnąć w okresie okupacji sowieckiej we Lwowie. Właściwie można powiedzieć, że niewiele jesteśmy w stanie wskazać takich organizacji we Lwowie, do których szeregów nie przeniknęłoby NKWD w tym okresie pierwszej okupacji sowieckiej. Na pewno taką organizacją była, najpierw się mówiło, Grupa Trzaski, ale to powiązana z oficerem Janem Sokołowskim, Grupa Wierni Polsce. I na pewno taką bardziej formacją, nie tylko organizacją, ale bardziej bym powiedział oddziałem konspiracyjnym, oddziałem zbrojnym, był pluton harcerski Grunwald, który utworzył Władysław Załogowicz w 1940 roku jeszcze, który nie został w ogóle spenetrowany przez NKWD, który zresztą przez samego Załogowicza, ponieważ on właściwie skupiał chłopców, którzy mieli po kilkanaście lat. Między innymi właściwie można powiedzieć, że tam zaczynał swoją, jak się można tak powiedzieć, karierę konspiracyjną Józef Halski, jeden z najskuteczniejszych egzekutorów później z ramienia KDW AK Lwów czy AK
Lwów miasto. Proszę Państwa, to jest jak gdyby pierwsza rzecz. Druga rzecz, gdybyśmy zadali pytanie, dlaczego prowadzenie działalności konspiracyjnej w Lwowie było takie trudne, wynikało to też z bardzo skomplikowanych stosunków narodowościowych. Właściwie trudno chyba wskazać, może poza Krakowem, jakieś miasto na terenie okupowanych ziem II Rzeczypospolitej, gdzie prowadzenie tej konspiracji byłoby jeszcze trudniejsze. W Krakowie to wynikało z prostej przyczyny, dlatego że w pewnym momencie na przełomie 43 czy 40, na 44 rok przez Kraków przewijało się, czy mieszkało na stałe około 50 tysięcy Niemców. Ktoś to dobrze kiedyś w Krakowie wyliczył, że na jednego Niemca przypadało 5 Polaków, więc żadne miasto, w Warszawie jeden Niemiec na 20 Polaków, więc żadne miasto nie było tak nasycone niemieckim elementem. Natomiast w Lwowie to wynikało trochę z czegoś innego, bo demografia oczywiście przemawiała za tym, że było to miasto polskie. Jeżeli już mielibyśmy, nie wiem, no już tak mocniej nacisnąć, to polsko-żydowskie, ale sama ludność ruska czy ukraińska nie przekraczała w tym mieście 12%. Natomiast, proszę Państwa, trzeba powiedzieć jasno, że klęska Polski w 1939 roku jak gdyby obudziła też w mniejszościach narodowych chęć pewnego rewanżu. Tu nie chcę wchodzić jak gdyby w temat, prawda, oczywiście proszę pamiętać, że no, jest jakaś konsekwencja tego, że w 1920 roku z nazwy powstała Rzeczpospolita, ale tak de facto powstało państwo Polaków. Być może gdybyśmy tą wojnę prowadzili, nie wiem, 2 tygodnie dłużej, może miesiąc dłużej, rzeczywiście powstałaby wielonarodowa Rzeczpospolita składająca się na przykład z kilku członów. Też trzeba pamiętać, że w 1920 roku te chęci do federacji, prawda, na Litwie w ogóle nie istniały, Białorusini byli za słabi, no a cóż tu dużo mówić. No jedynym partnerem, zresztą słabym, była Ukraińska Republika Ludowa Semena Petlury. Tak więc, jak to się mówi, kandydatów do federacji nie było. Natomiast w tym państwie polskim, które istniało w okresie międzywojennym, które było de facto przecież państwem prawa, jednak Polacy byli tą grupą narodowościową no, dominującą. I jak gdyby klęska Polski stwarza mniejszościom narodowym pewną szansę na jak gdyby na, no, trudno powiedzieć, czy odbicie, ale na jak gdyby wyrównania trochę tego rachunku. Proszę Państwa, tu można wiele przytoczyć przykładów. No, przykładem są choćby postawy pewnej grupy Żydów, prawda, czy biedoty żydowskiej, prawda, która wita sowieckie czołgi. No, oczywiście postawy Ukraińców. Niestety nieszczęściem Lwowa, pamiętajmy, że Ukraińcy współpracują od 1941 roku, to jest w ogóle wielka iluzja, bo po wkroczeniu Niemców 30 czerwca 1941 roku Ukraińcy liczą na stworzenie samostatnej Ukrainy, prawda, powstaje rząd, który wydaje akt odnowienia prawda, państwa ukraińskiego i ten rząd istnieje tydzień, jego członkowie zostają później, mówiąc prosto, rząd zostaje rozpędzony, członkowie aresztowani. Tak można w skrócie powiedzieć. Natomiast pamiętajmy, że to wygrywanie jak gdyby przez mniejszości narodowe pewnych korzyści kosztem Polaków, ono trwa. Bo proszę pamiętać, że no w okresie okupacji sowieckiej, prawda, no część stanowisk jak gdyby opuszczonych przez Polaków zostaje zajmowana przez Ukraińców, bo nie mają z tym problem, dlatego że zasadniczo ich elity są bardzo szczupłe. Można by zadać pytanie, czy status Ukraińców pod Niemcami, czy status ludności ukraińskiej w okresie okupacji niemieckiej był lepszy od statusu ludności polskiej. Można powiedzieć, że trochę lepszy, ale niewiele lepszy. Taki przykład, proszę Państwa, Ukraińcy mieli lepsze karty, czy jeśli to można w ogóle nazwać lepsze, prawda, ale trochę lepsze karty żywnościowe od Polaków, to po pierwsze. Po drugie, pamiętajmy, że Polacy w ogóle w okresie okupacji niemieckiej, Polacy mogli korzystać tylko ze szkół powszechnych, gdzie często zresztą, tylko pamiętajmy, no, prawda, obowiązek pracy Żydów dotyczył od 14 roku życia, Polaków od 16 roku życia, a później ta granica była w ogóle przesunięta na 14 rok życia, do 60 roku życia. Więc proszę Państwa, można było zasadniczo skończyć taką czteroklasową szkołę powszechną. Często tam wykładali jeszcze nauczyciele Polacy i później ewentualnie uczyć się w jakiejś szkole zawodowej. No, Ukraińcy mieli trochę inną sytuację, dlatego że w ich przypadku istniały szkoły średnie ukraińskie. Nie chcę tu wspominać, bo to też trudno uznać za przywilej. No myśmy akurat na terenie Generalnego Gubernatorstwa mieli swój pieniądz, a oni mieli swoją policję.
ukrainische Hilfspolizei, zresztą, która bardzo się zapisała negatywnie, no w ogóle można powiedzieć, w pamięci ludności Lwowa, nie tylko Polaków, ale Ukraińców też. Proszę Państwa, Ukraińcy mogli posiadać radio, mogli prowadzić spółdzielnie. Zasadniczo prowadzenie działalności gospodarczej za Niemców było możliwe, ale było też obwarowane sporymi obostrzeniami. No i następny problem w prowadzeniu tej działalności konspiracyjnej, obok tych napięć narodowościowych, no to jest oczywiście to, z czym mamy do czynienia na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, z tym ludobójstwem, dlatego że proszę pamiętać, że gros sił ze Lwowa trzeba było kierować na prowincję, no bo pamiętajmy, że ten nacjonalizm ukraiński, to ludobójstwo najpierw dotyka Wołynia i właściwie w październiku 1943 roku na Wołyniu Polacy już albo są w tych dużych miastach, gdzie są garnizony węgierskie czy niemieckie, albo w tych kilkunastu bazach samoobrony. I ta fala tego terroru ukraińskiego przenosi się na teren Małopolski Wschodniej. I proszę pamiętać, no, to doświadczenie też spowodowało, że nasze straty na terenie Małopolski Wschodniej były mniejsze, ale też znaczne. Natomiast podejmowano jak gdyby... Tutaj już jak gdyby w obronie ludności polskiej stawało więcej niż na Wołyniu regularnych oddziałów partyzanckich. Zresztą doszło też do kilku akcji odwetowych. Reasumując, proszę Państwa, Lwów nie był, zgodnie z tym, co napisał kiedyś Mirosław Żuławski, Lwów, to nie było szczęśliwe miejsce na ziemi. My często Lwów postrzegamy bardzo sentymentalnie i to jest prawidłowe, bo to jest najboleśniejsza nasza strata po II wojnie światowej. Zresztą rana niezaleczona do dzisiaj. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, że o tym, co się działo we Lwowie, najlepiej pokazują jak gdyby statystyki. Dlatego, że przedwojenny Lwów ma 320 tysięcy mieszkańców, a w momencie, kiedy wkracza Armia Czerwona, to tych mieszkańców jest dokładnie połowa, około 160 tysięcy. Z tego Polacy gdzieś stanowią około, mówi się tam 45 tysięcy Ukraińców, około 120 tysięcy Polaków, czy tam troszkę mniej, prawda? A Żydów, którzy przetrwali we Lwowie, proszę wyobrazić, ta liczba Żydów, która przetrwała we Lwowie, to ona nie sięgnęła nawet 1000 osób. To jest wymiar wielkiej martyrologii. To najlepiej świadczy o tym, prawda, jakie ciosy spotkały to miasto. To nie było szczęśliwe miejsce na ziemi. To jest zresztą, pamiętajmy, że no tu są na przykład obrazy, to macie Państwo, no oczywiście ratusz lwowski po lewej stronie, później wkraczająca armia, czy czołgi sowieckie jadące przez jakąś część Śródmieścia. Prawda? Tu już jest zdjęcie na dole z 1941 roku. No, to może nie są palące się brygitki, ale tak za bardzo tego nie potrafię jak gdyby zlokalizować, ale jest to rok 1941, kiedy Niemcy wkraczają do Lwowa. Proszę Państwa, następne, ten obraz po stronie prawej, to jest jedno ze zdjęć w więzieniu na Łąckiego. Pamiętajmy, że ta pierwsza okupacja sowiecka, ona kończy się wielką tragedią w samym Lwowie. Przynajmniej kiedyś prowadziłem na ten temat dość szczegółowe badania. I to się, co ciekawe, to się pokryło z szacunkami niemieckimi. Niemcy, Sowieci, bolszewicy przed wyjściem z Lwowa wymordowali ponad 3000, tak można przyjąć, 3200-3300 osób w czterech lwowskich więzieniach. To jest wielka tragedia. A później mamy, to zdjęcie na dole pokazuje, no proszę Państwa, oczywiście tworzenie ukraińskiej dywizji SS Hałyczyna, prawda, akurat wizyta generalnego gubernatora Hansa Franka, prawda, ochotnicy ukraińscy i tak dalej. No, trzeba powiedzieć jasno, ale w czasie okupacji niemieckiej te stosunki polsko-ukraińskie, one były w ogóle złe od 30. I w okresie między wojną one sąsiedzkie nie były złe, natomiast w 39 roku wychodzą jak gdyby te niechęci Ukraińców też. Można powiedzieć, że najlepsze relacje były w roku 1940 z prostej przyczyny, dlatego że nieszczęście łączy. Sowieci równo wywozili w głąb Związku Sowieckiego i Polaków, i Ukraińców, prawda, i Żydów, prawda, i Ormian. I to nie miało, tutaj narodowość nie miała znaczenia, po prostu liczył się wróg polityczny lub klasowy. Proszę Państwa, natomiast trzeba powiedzieć jasno, że mimo pewnych prób, które robiono, były prowadzone rozmowy pomiędzy podziemiem polskim a podziemiem ukraińskim, czy przedstawicielstwem Ukraińskiego Centralnego Komitetu, nigdy nie doszło do porozumienia, dlatego że obydwie strony nie miały sobie nic do zaproponowania. To znaczy dzisiaj już wiemy, i to jest jakieś doświadczenie historyczne, że niezależnie od prawda, bolesnych doświadczeń historycznych, to jednak zagrożenie ze strony Rosji no jest
tym, co gdzieś musi nas jednoczyć, ale to nie oznacza wcale rezygnacji z tego, prawda, żeby upamiętnić polskie ofiary, które leżą dalej w tych dołach śmierci na Wołyniu czy w Małopolsce Wschodniej, bo są dwie różne rzeczy. Czym innym jest interes polityczny, a czym innym jest normalny szacunek, prawda, do swoich grobów, do pamięci historycznej i tak dalej. To z tego absolutnie nie można. Ktoś gdzieś w jakiejś gazecie ostatnio przeczytałem, że ktoś napisał, że jak gdyby powinno się tą historię, jak gdyby no, taka próba postawienia kolejnej jak gdyby grubej kreski. A proszę Państwa, jeszcze nikt nie zbudował nigdy zdrowych relacji na kłamstwie. Na kłamstwie, na braku poczucia. Pokój jest owocem sprawiedliwości. Wiadomo, że no, nigdy tej sprawiedliwości pełnej nie będzie. Dlaczego nie mieliśmy sobie nic do zaoferowania? No z prostej przyczyny, dlatego że Ukraińcy postawili na kartę niemiecką, a myśmy postawili na kartę aliancką, z konieczności przez jakiś czas też na kartę sowiecką, no bo w pewnym momencie Sowieci są sojusznikami aliantów i do końca wojny, prawda, naszym formalnie do 1943 roku, do zerwania stosunków po odkryciu grobów w Katyniu. Później się używa takiego terminu sojusznicy naszych sojuszników, zresztą bardzo, bardzo, bardzo nieszczęśliwego. Natomiast proszę pamiętać, że właściwie myśmy sobie nie mieli nic do zaoferowania z prostej przyczyny, dlatego że Ukraińcy współpracowali z Niemcami, to było chyba najgorsze, co można było robić. Natomiast oni z kolei uważali, że Polacy powinni walczyć z Sowietami, a w tamtym czasie Sowieci byli sojusznikami aliantów. Tu jeszcze na to nakładał się jak gdyby jeszcze jeden problem, to znaczy problem taki, struktura narodowościowa w Małopolsce Wschodniej czy w Galicji Wschodniej była taka, jaka była, to znaczy miasta były polsko-żydowskie, natomiast generalnie na terenie Galicji Wschodniej Polacy nawet według najlepszych wyliczeń stanowili około 40% ludności, czyli można powiedzieć, że w miastach dominowali Polacy czy też Polacy i Żydzi, natomiast wieś była w większości, co nie znaczy w całości ukraińska. I teraz Państwo wiedzą, że przeprowadzenie sprawiedliwej granicy na terenie, prawda, gdzie podziały narodowościowe przebiegały poprzez łóżka, było praktycznie niemożliwe, prawda, gdzie wsie polskie mieszały się ze wsiami ukraińskimi. Gdybyśmy tak naprawdę sięgali, no to wioski ukraińskie były i pod Nowym Sączem i pod Krynicą, a z kolei wioski polskie na Tarnopolszczyźnie. Prawda? Przeprowadzenie sprawiedliwej granicy w takim przypadku nie było możliwe. Proszę też zwrócić uwagę, że nawet jeśli prowadzono te rozmowy między Polakami a Ukraińcami, to jednak po jednej stronie mieliśmy państwo, które istniało przed wojną, państwo, które miało swój rząd Rzeczpospolitej Polskiej na emigracji, a po drugiej stronie mieliśmy tam przedstawicieli podziemia ukraińskiego, prawda? I zrzekanie się przez Rzeczpospolitą, był taki pomysł w pewnym momencie tego Wołodymyra Kubijowicza w grudniu 1941 roku, kiedy Ukraińcy przekonali się, że jednak samostyjnej Ukrainy nie będzie, żeby przeprowadzić rozgraniczenie między Polską a przyszłą Ukrainą, pozostawiając Lwów po stronie polskiej. No, z dzisiejszej perspektywy byłoby to rozwiązanie znakomite, ale proszę sobie wyobrazić, że w czasie wojny, w grudniu 1941 roku, kiedy my walczymy o niepodległość, o całość państwa, jakiś rząd polski zrzeka się poważnej części Kresów Wschodnich. Prawda? No, taki rząd nie miałby prawa bytu, czy prawa powrotu do Polski, czy w ogóle no, straciłby rząd dusz. To nie było możliwe. Z dzisiejszej perspektywy, kiedy wiemy, że i myśmy przegrali, Ukraińcy przegrali, to takie rozwiązanie byłoby no, co dużo mówić, znakomite. Mamy mówić o bohaterach. Proszę Państwa, tych bohaterów było wielu. Wielu niedocenianych, wielu, których pamiętajmy, że temat Lwowskiej Armii Krajowej zasadniczo nie istniał przez bardzo długi okres czasu. Te badania były prowadzone głównie przez historyków, takich jak na przykład profesor Grzegorz Mazur, czy na przykład Grzegorz Chryciuk, prawda, czy innych. One były prowadzone, ale to jest właściwie, można powiedzieć, trochę okres późniejszy. Natomiast spisanie, znaczy u nas w ogóle w Polsce nie prowadzi się takiej akcji, żeby nie wiem, ktoś nie wiem, w telewizji czy gdzieś, prawda, nie wiem, nawoływał, nie wiem, apelował, niech się zgłaszają osoby jeszcze takie. To u nas się wiele rzeczy robi niestety siłami społecznymi. I zebranie jak gdyby relacji tych żołnierzy lwowskiej AK to jest głównie zasługa profesora Jerzego Węgierskiego, czy też tutaj w Krakowie Jerzego Polaczka. I właściwie można powiedzieć, że robiono to siłami społecznymi, robiono to w dużej mierze na własną rękę. Pamiętajmy, że oficjalnie właściwie już po 1946 roku, kiedy jeszcze 3 maja tutaj w Krakowie, prawda, pojawiały się hasła Polski Lwów, Polski Wilno, prawda, w czasie tych wydarzeń majowych, to pamiętajmy, że później był to temat oczywiście tabu. Narracja była oczywista. Wracamy na ziemię zachodnie,
prawda? No, już nie chcę powiedzieć, że gdyby Państwo przepatrzyli trochę literatury z tamtego okresu, czy z tego okresu, powiedzmy, tam do końca lat 50., to znaleźlibyście stwierdzenia, że Polacy byli, prawda, traktowali Ukraińców i Białorusinów jak bydło, prawda, narrację, że byliśmy kolonizatorami i tak dalej, i tak dalej. No, trzeba było uzasadniać to, prawda, komuniści musieli to uzasadniać, że, prawda, że wzięli władzę z rąk Stalina, prawda, że zgodzili się na utratę całych Kresów Wschodnich. Tu nie wchodzimy w sytuację, czy ktoś w ogóle mógł te Kresy uratować. Tu chodzi trochę o inną rzecz, że nikt za Polaków takiej decyzji podjąć nie mógł. Tu chodzi o pewną rzecz, nikt do tego nie był uprawniony. W każdym razie, proszę Państwa, ci ludzie, no, co tu dużo mówić, no, żyli ze swoimi wspomnieniami. Często bali się o tym, co przeżyli, mówić w ogóle nawet w swoich rodzinach. No i po prostu, no cóż, wielu z nich, no już, prawda, nie oddaliśmy i nie oddamy, prawda, ani sprawiedliwości, ani należnego im szacunku za to, co w czasie II wojny światowej zrobili, by Lwów należał do Polski. Prawda. Takim finałem tych wysiłków była oczywiście akcja Burza, której z bronią w ręku wystąpiło, prawda, mówi się, 3000, nawet do 3500 żołnierzy. Po to ostatnia stoczona walka zbrojna o polski Lwów od 22 lipca do 28 lipca, prawda, wspólnie z Armią Czerwoną. Prawda. Można powiedzieć, że w znacznej mierze oddziały Armii Krajowej wyzwoliły, można zakładając gdzieś, prawda, wiadomo, że na tej dzielnicy południowej to Niemcy się w ogóle wycofali bez walki, ale proszę Państwa, gdzieś, nie wiem, 60, nawet nie wiem, do parę procent terytorium Lwowa, to było terytorium, które opanowała i zabezpieczyła Armia Krajowa. Mamy mówić o bohaterach. Może tak parę słów jeszcze. Pierwsza postać, która mi przyszła na myśl, to jest człowiek, który był z pochodzenia Serbem, Dragan Sotirowicz Draža, kapitan Armii Jugosłowiańskiej. Proszę Państwa, miał około 35 lat. No, więcej niż średniego wzrostu, zbudowany, wysportowany, typowe, można powiedzieć, rysy południowca. Brał udział w wojnie z Niemcami jeszcze w 1941 roku, kiedy Niemcy napadli na Jugosławię. Później był uczestnikiem Michajłowicza, był jego adiutantem, później drugim szefem sztabu. I na skutek zdrady w 1942 roku został aresztowany i został przewieziony do obozu na terenie okupowanej Polski, do Rawy Ruskiej. Symulował zapalenie wyrostka robaczkowego. Niemcy przewieźli go do szpitala i on z tego szpitala uciekł. No i, ale uciekł w kierunku Lwowa. No i teraz, proszę Państwa, znalazł się na ulicach Lwowa, języka polskiego nie umiał, ale to jest jak gdyby też świadectwo tego, jak bardzo mieliśmy do czynienia w czasie II wojny światowej z pewną zmową społeczeństwa. Znaczy, mówiąc wprost, Draža, idąc ulicami Lwowa, po prostu zwyczajnie po ludzkiej, jeśli on poprosił o pomoc i trafił na Polaków, i tak się stało, to raz, że mu zapewniono, prawda, schronienie, dwa, że skierowano go do dowództwa Armii Krajowej. Nie od razu, bo trzeba było go sprawdzić. Natomiast po jego sprawdzeniu, jego skierowano do rejonu wiejskiego w podlwowskich Czyszkach. Nie mógł przebywać na terenie Lwowa, no oczywiście na terenie wiejskim był bezpieczniejszy. Ten rejon wiejski, jeżeli ktoś z Państwa zna Lwów, prawda, Winniki, tylko w Winnikach mieszkało sporo Ukraińców. Na przykład takie wsie jak pierwsza, druga, trzecia Wólka, duża taka wieś, można powiedzieć, Czyczłonowa, czy na przykład Czyszki, to były wsie prawie całkowicie polskie. No i tam, można powiedzieć, powstała w pewnym momencie, tak gdzieś, można powiedzieć, od 42, 3 roku, powstała, u nas się często mówiło, prawda, Rzeczpospolita Partyzancka. Znaczy, prawda, zagrożonych żołnierzy z Lwowa, jeśli ktoś był zagrożony, był spalony, no to go wysyłano właśnie do tych oddziałów partyzanckich. I teraz tam była zasada, no, było to bardzo dobrze zorganizowane, dlatego że ci żołnierze, oczywiście chodząc po cywilu, no pamiętajmy jednak, że to jest wciąż teren okupacji niemieckiej, tam ci żołnierze mieszkali u chłopów na kwaterach. Sam Draža mieszkał w domu Ludwika Łamasza, plutonowego. Rodzina Łamaszów niedawno, w 2021 roku, zmarła Janina Łamasz-Brzezińska. Miałem okazję nagrywać, spotkać się z nią. Ona była właśnie sanitariuszką. Nawet tu jest, jak Państwo dobrze popatrzycie na to zdjęcie, tam na dole, ona dokładnie stoi koło Draży, znaczy z prawej strony Draży. Ta pani zmarła w 2021 roku. Właściciel domu jest z lewej strony, Ludwik Łamasz. I teraz, proszę Państwa,
Tam jeszcze obok Brzezińskiej, tylko tu jest błąd, prawda? Tu jest błąd, tu jest dobrze napisane, Jadwiga Łamacz, ona była rzeczywiście Wiszka, natomiast ta następna osoba to jest Czesława, ale Chnat, czy Chnatówna, ale przez H, samo H. To jest późniejsza żona Eugeniusza Cydzika. Czesława, ona była sekretarką Draży, dlatego że, no, mówiąc wprost, jak on, bo tak naprawdę, proszę Państwa, dowódcą tego 14. Na Górnym Łyczakowie w Lwowie istniał 14. Pułk Ułanów Jazłowieckich, prawda? Słynny 14. Pułk Ułanów Jazłowieckich. No i oczywiście wiadomo, no, po 39 roku już żadnego pułku nie było, ale jednym jak gdyby z pomysłów na odbudowę przedwojennej Armii Polskiej było odbudowywanie przedwojennych, czy restytucja przedwojennych pułków w ramach Armii Krajowej. No, no, to się nazywało dokładnie 14. Pułk Ułanów AK. I dowódcą był Andrzej Hołoniewski, ale tak naprawdę rzeczywistym dowódcą był właśnie Draża. No, można powiedzieć taki przykład dowódcy, no, niemal uwielbianego, kochanego przez swoich żołnierzy. Ponieważ Draża musiał wydawać jakieś rozkazy, a ni w ząb nie znał języka polskiego i się tego języka polskiego koniec końców nie nauczył, więc jak gdyby musiała mu pomagać właśnie ta Czesława Chnatówna, która była jego sekretarką. I teraz, proszę Państwa, jak to wszystko wyglądało? Tak jak powiedziałem, właściwie no, wsie całkowicie polskie, a jak były jakieś rodziny ukraińskie, tych parę było rodzin ukraińskich i tam chyba, nie wiem, kilka rodzin mieszanych, po prostu tym rodzinom w ciągu 20 dano rozkaz, żeby w 24 godziny opuściły wsie. Dlaczego? Dlatego, że obawiano się denuncjacji. Proszę Państwa, porządek, to znaczy tak, żołnierze otrzymywali co 10 dni żołd, strawne, mieli gospodarzom płacić za swoje utrzymanie, za to, że mieszkali w chałupach, prawda, broń miała być złożona w określonych miejscach, były wybudowanych kilka schronów dla ludzi. Pamiętajmy też, że to jest okres, kiedy ten nóż ukraiński zbliża się już do bram Lwowa. Prawda, no, proszę Państwa, mamy zagładę Hanaczowa, prawda, dużej polskiej wsi. Właściwie to w pewnym momencie istniała taka groźba, gdzieś ona nawet była artykułowana, prawda, w dowództwie Armii Krajowej w Lwowie, że może się okazać, że skoczą nam do gardeł w samym Lwowie. Tego też się obawiano, dlatego że proszę pamiętać, że już pod koniec 1943 roku i zwłaszcza wiosną 1944 na ulicach Lwowa doszło do kilkudziesięciu mordów popełnianych wieczorem na Polakach przez przedstawicieli policji ukraińskiej. Prawda? I chodziło tu, że no, Ukraińcy wiedzieli, że zbliża się, no, co tu dużo mówić, że Niemcy wojnę przegrywają i potrzebne były dokumenty. Ale była to też akcja, która miała zastraszyć Polaków i zmusić ich do opuszczania Lwowa. Proszę Państwa, tam na terenie między Czyszkami a tymi Wulkami też urządzono pierwsze lądowisko, gdzie doszło do pierwszego alianckiego zrzutu, ale powiedziałbym tak trochę nieudanego. To znaczy dlaczego? Dlatego, że aliancy piloci, którzy nadlatywali, nie dostrzegli sygnałów z ziemi i ten samolot poleciał dalej. Samolot poleciał dalej, po czym przelatywał przez inną polską wieś, Biłkę Szlachecką, gdzie istniała samoobrona. I gdzie akurat akowcy, nie wiem, przechodzili, mieli w ręku latarki, zaczęli świecić i ten samolot dokonał zrzutu. No, tak szczęśliwie, że nie zrzucił w Czyszkach, ale zrzucił na terenie Biłki Szlacheckiej. No, później po prostu to, co było ze zrzutu, zapakowano i przewieziono do Czyszek. Proszę Państwa, Draża był człowiekiem był religijnym człowiekiem. On umarł w 1987 roku na górze Athos w Salonikach. Był wyznania prawosławnego. Ale był też Serbem, no, a co tu dużo mówić, no, walecznym, jak to się mówi, no, gorącej krwi. I widząc to, co dzieje się dookoła, on stanął na czele akcji, która jak gdyby do dzisiaj budzi spór między Polakami a Ukraińcami. Mam to na myśli, pamiętajcie Państwo, że w rejonie Lwowa doszło do kilku akcji odwetowych. Ja zawsze uważam, że biorąc pod uwagę skalę, prawda, no, nawet historycy ukraińscy przyznają, że jak były te konferencje Polska-Ukraina, nawet historycy ukraińscy uznają, że straty po stronie polskiej są 5 razy większe niż po stronie ukraińskiej. Według mnie są 10 razy większe, albo może jeszcze więcej. Natomiast tu chodzi o inną rzecz, że jak gdyby te akcje odwetowe według mnie były pewnym przejawem już naszej bezradności. Jak zatrzymać ten miecz ukraiński, prawda, który zabijał, mordował, prawda, palił.
I no, proszę Państwa, atak na wieś Szołomyja. Jak Państwo mieli kiedyś okazję, prawda, pojechać do tej Szołomyi, to rzeczywiście jest taki zbiorowy grób. Fakt pozostaje faktem. No, w akcji wzięło udział około 100 żołnierzy. Prawda, część tego 14 pułku UA-Nowaka, część ochotników. Prawda, spalono 55 do 60 gospodarstw. No, to jest dobre pytanie, bo prawda, zginęło przynajmniej kilkadziesiąt osób. Natomiast te osoby, które schroniły się do cerkwi, te osoby oszczędzono. Drażda sam później, jakby nawet we swoich wspomnieniach, on miał świadomość, że to, co, że żaden zbiorowy odwet nie jest rozwiązaniem właściwym. Natomiast według mnie był to przejaw takiej, nie próbuję tego usprawiedliwić, był to przejaw takiej, powiedziałbym, no, dramatu, bezradności Polaków, jak, prawda, próbowano akcją odwetową jak gdyby zmusić Ukraińców do zaprzestania, prawda, tej polityki mordów. Proszę Państwa, jest 22 lipca 1944 roku, Sowieci zbliżają się do Lwowa, i właściwie można powiedzieć, no, najpierw idzie szpica pancerna i tak mówiąc wprost, przez nieszczelne linie niemieckie sowieckie czołgi zaczęły wjeżdżać do miasta ulicą Zieloną i tam od strony dzielnicy wschodniej, czyli ulicą Pasieczną. I każdy, kto zna się trochę na sztuce wojskowej, wie doskonale, że w mieście czołgi są bezbronne. Bo mogą, to, że one mogą być niszczone tymi Panzerfaustami, a to akurat Niemcom na ulicach Lwowa się, prawda, udawało robić. Ale pamiętajmy, że w ogóle w ścisłym mieście, to jest, wiele jest na ten temat przykładów. No, choćby przykładem jest obrona Grodna przez Polaków w 1939 roku, gdzie na ulicach Grodna zniszczono 22 czołgi, prawda, no, obrzucając je głównie granatami czy butelkami z benzyną. To jest, akurat w mieście jest to bardzo, bardzo, bardzo skuteczna broń, bo czołg sam z siebie, prawda, obrzucony butelkami z benzyną może się nie spali, ale temperatura w nim się wytwarza taka, że obsługa tego czołgu musi wyjść na zewnątrz. Proszę Państwa, więc te czołgi zaczęły wjeżdżać do Lwowa. Niemcy oczywiście stawili opór, natomiast wsparcia udzieliła właśnie część tych sił 14 pułku UA-Nowaka. One, te oddziały, no, prawda, no, Sowieci się przebijali w kierunku Śródmieścia, nie szło to łatwo. Później partyzanci AK wspierali oddziały sowieckie, które dochodziły aż do kościoła Matki Bożej Osobramskiej na Górnym Łyczakowie. W każdym bądź razie, no, powiem tak, wszystko to bardzo, można powiedzieć, bardzo pięknie wyglądało, były pochwały, prawda, wyrazy uznania, nawet była taka gazeta sowiecka na cześć rodziny, tam oczywiście opisywano, prawda, udział tych polskich partyzantów w wspieraniu Armii Czerwonej. Pamiętajmy, że te oddziały stacjonujące w Czyszkach i na tej Wólce, one spełniły też jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, bo te oddziały sowieckie, które wchodziły do Lwowa, jak gdyby, można powiedzieć, one nie miały zabezpieczonego skrzydła, a w Winnikach było duże zgrupowanie niemieckie i sama obecność polskich oddziałów spowodowała, że Niemcy od tej strony jak gdyby nie próbowali zniszczyć, prawda, tych oddziałów sowieckich wbijających się do miasta. Proszę Państwa, później, no, sami Państwo wiedzą, prawda, wiarołomność Sowietów, to jest jasne. Skończyły się walki o Lwów, prawda, i skończyła się miłość i szacunek. Prawda, później mamy zaproszenie oficerów AK na obietnica, prawda, najpierw jest, prawda, no, stwierdzenie, prawda, tu jest ziemia sowiecka, sowiecki naród, wy tu nie macie czego szukać, ale tam w Żytomierzu jest armia, no, generała Rzymirskiego. Myślę, że do postaci wracać nie trzeba, mniej więcej coś Państwo na ten temat wiedzą. W każdym razie najpierw jedzie delegacja, prawda, z pułkownikiem Władysławem Filipkowskim, no i ta delegacja już z tego Żytomierza nie wraca. Później drugim etapem jest zwołanie narady. No, nie było jeszcze wiadomo, co się z tą delegacją stało, więc w Pałacu Biesiadeckich jest zwołana narada. No i oczywiście ma być rozmowa o tworzeniu 5. Dywizji Piechoty AK, która ma walczyć u boku Sowietów. No a oczywiście kończy się to aresztowaniem kilkudziesięciu żołnierzy Armii Krajowej. A później z kolei jest kocioł przy ulicy Kochanowskiego 27, tam gdzie w czasie walk o Lwów, w czasie lwowskiej burzy mieściła się komenda, no, znaczy no, lwowskiej AK. I proszę Państwa, sam Draża niestety poszedł na to spotkanie do Pałacu Biesiadeckich, został aresztowany, ale ponieważ on był Serbem, to liczono, że jak gdyby uda się go przeciągnąć na swoją stronę. Mamiono go obietnicami współpracy, jak gdyby tak, no, w jego oczach próbowano oczernić polskie podziemie. Koniec końców on ląduje w więzieniu Smiersza, czyli kontrrazwiedki sowieckiej na ulicy Kadeckiej. Tam przebywa przez półtorej miesiąca, no to jest dobre pytanie, jak jest traktowany. No nie jest, prawda, bardziej prowadzi się z nim rozmowy, no nie jest bity, nie są to przesłuchania takie, które dotykały żołnierzy Armii Krajowej. Nikt go nie bije,
Natomiast, proszę Państwa, tam siedzi 1,5 miesiąca i w pewnym momencie dojrzewa w nim myśl, żeby z tego więzienia uciec. I to, w jaki on sposób zrobił, to jest wręcz brawurowe, dlatego że on był pilnowany, właściwie przebywał w pokoju, był pilnowany, oczywiście nie mógł z tego więzienia wyjść, był pilnowany przez jednego oficera, czy żołnierza sowieckiego, czy oficera sowieckiego, strażnika. No i wyobraźcie sobie Państwo, prawda, że nie wiem, no, prawda, że jedna osoba pilnuje jedną osobę, no to jest coś, co może znużyć każdego, prawda? Drażą był bardzo religijny, w piątek zawsze pościł i na dzień tej akcji, kiedy zamierzał uciec z tego więzienia, wybrał właśnie piątek, 15 września. I on to opisywał później tak. O godzinie 2 po południu do pokoju wszedł strażnik, by uprzedzić porucznika, że idzie na obiad. Z trudnością chodziłem po izbie, no już po raz drugi symulował, najpierw wyrostek robaczokowy przed Niemcami, teraz przed Sowietami, ataki tego, no wrzodów żołądka. Symulatorem musiał być całkiem niezły, prawda? Skręcając się z powodu strasznych bólów. Nie mogło to zdziwić porucznika, który bez przerwy był świadkiem moich ataków. Nie zwracał więc większej uwagi, jak poruszałem się po pokoju. Sam leżał na łóżku z pistoletem położonym obok siebie. Zrobiłem 4 kroki, przechodząc obok niego i skręcając się niczym robak. W pewnej chwili zdjął rękę z pistoletu, by zapalić papierosa. I on się rzucił na niego. Lewą ręką chwyciłem rewolwer, a prawą wpiłem się w gardło porucznika. Był całkowicie zaskoczony. Oczy zaczęły mu wychodzić z orbit, kiedy z nadludzką siłą udało mu się odepchnąć mnie i wstać. Stoczyliśmy się na podłogę. Nie miałem odwagi strzelać, by nie przyciągnąć uwagi. Chwyciłem rękojeść pistoletu prawą ręką i udało mi się zadać mu cios w głowę. Wtedy zwolnił ucisk. Uderzyłem go wówczas kilka razy pięścią, później by upewnić się, że już nigdy nie zrobi nikomu nic złego. A później wyłamał nogę od łóżka i jeszcze mu przyłożył po raz kolejny. I wtedy się dostał, proszę Państwa, i co? Założyłem jego płaszcz i czapkę i mówi tak, moja zemsta rozpoczynała się. Założyłem jego płaszcz i czapkę i z ręką na pistolecie w kieszeni wyszedłem z pokoju. Musiałem zejść jeszcze 2 piętra, a na każdym stał strażnik. No ale był, prawda, w płaszczu sowieckim, więc nie zwrócono na niego uwagi. Dostałem się na parter, tam pod schodami zdjąłem płaszcz i czapkę, zrzuciłem z siebie także mój angielski battle dress, no i w spodniach amerykańskich. Udało mu się stamtąd wyjść. Najpierw poszedł do Parku Stryjskiego, później na ulicę Dwernickiego, tam mieszkał, prawda, jakiś Polak, ale na szczęście go w domu nie było, bo ten człowiek przyszedł już na usługi NKWD. No i później jest sytuacja taka, że Draża ukrywa się we Lwowie, później jest przerzucony na Rzeszowszczyznę, gdzie pamiętamy, prawda, istniało jeszcze zgrupowanie złożone z żołnierzy lwowskiej konspiracji, zgrupowanie Warta. To byli ci żołnierze, którzy jak gdyby starali się uniknąć aresztowania na terenie Lwowa czy pod Lwowem. Natomiast przewidywano jeszcze, że może dojść, tak do końca nie wiedziano, jaki będzie status Lwowa. Przewidywano, że może dojść do walk polsko-ukraińskich o Lwów i chodziło o to, by wzorem 1918 roku jak gdyby udzielić odsieczy miastu Lwów właśnie idąc z Rzeszowszczyzny. To dokładnie tak jak się stało w listopadzie 1918 roku, kiedy ta odsiecz szła właśnie z Krakowa, prawda, przez Bochnię, przez Tarnów, prawda, przez Rzeszów i przez Przemyśl. Proszę Państwa, później Draża ewakuował zresztą bardzo sprytnie siebie, swoich żołnierzy, prawda, podległych mu żołnierzy. Właściwie to były transporty, Państwo pamiętacie, to jest okres, kiedy do Polski przybywają jeszcze transporty UNRY, prawda, tej pomocy, prawda, można powiedzieć, z demobilu. No i oczywiście samochody muszą wracać na zachód, więc udaje się, prawda, później, pamiętajmy, że później są jeszcze te transporty ewakuacyjne Niemców, tak samo z ziem zachodniej. Koniec końców Drażda znalazł się we Francji, on mieszkał w Monako, zmienił swoje nazwisko i tak jak powiedziałem, zmarł w 1987 roku na terenie Grecji. Przechodzimy dalej. Proszę Państwa, jedna z najbardziej tragicznych postaci lwowskiej AK, obok Mieczysława Smereczyńskiego, który był komendantem okręgu Lwów, który został aresztowany przez Niemców, Tadeusz Wojciechowski był, można powiedzieć, rangą, czy drugim rangą oficerem AK, który był aresztowany przez Niemców i niestety został stracony. I teraz może parę słów. Proszę pamiętać, że ponieważ ta konspiracja we Lwowie, ona się nie udała za czasów sowieckich, to później, jak gdyby, no, żeby budować tą konspirację od nowa na terenie Lwowa, już w okresie okupacji niemieckiej, to skierowano do Lwowa, proszę Państwa, grupę, tak zwaną grupę warszawską, czyli grupę wyższych oficerów,
z których znaczy pojechało ich 10, a 9 objęło najważniejsze stanowiska sztabowe. Czyli można powiedzieć, że w tym pierwszym okresie we Lwowie rządzi Warszawa. I właśnie z tej grupy warszawskiej pochodzi major Tadeusz Wojciechowski, pseudonim Ryszard. Zresztą pochodził z Rzeszowa, brał udział w wojnie obronnej. Kiedy kapitulowała Warszawa, był prawda, brał udział w tych rozmowach kapitulacyjnych z Niemcami, dostał się do niewoli, później z tej niewoli uciekł. W każdym bądź razie on zostaje skierowany do Lwowa. Kiedyś jak przeglądałem archiwum Jerzego Polaczka, bo często jest tak, że jego postać wiąże się z Danutą Dowmund, która pracowała w Biurze Informacji i Propagandy, która była jego sekretarką, ale jakbyście Państwo pogrzebali dobrze we wszystkich źródłach, to znajdziecie prawda, opis ich wzajemnych relacji, począwszy od tego, że była jego sekretarką, że nawet znalazłem taką relację, że była w ciąży, kiedy umierała, i w końcu, że była jego żoną. Tymczasem sam Wojciechowski, o tym pisał właśnie też Polaczek, prawda, z jakiejś tam relacji, pisał do swojej żony, mówi, a cóż te baby we mnie widzą? Co te baby we mnie widzą? Więc wydaje mi się, że na pewno te wszystkie relacje są absolutnie wydumane. Natomiast trzeba pamiętać o jedno, że formalnie Danuta Dowmund, jego sekretarka, przed Niemcami występowała jako żona. Oni występowali jako małżeństwo. Zresztą, proszę Państwa, na plakacie śmierci, czy na afiszu śmierci, na tym wyroku, jaki wydano właśnie na Danutę Dowmund, ona nie funkcjonuje jako Dowmund, funkcjonuje jako Wojciechowska. Bardzo zdolny sztabowiec, proszę Państwa, powierzono mu kierowanie prawda, sztabem, no to funkcja szefa sztabu, to właśnie można powiedzieć, to jest druga funkcja po dowódcy. I ważne zadanie, żeby, to już rok 42, żeby przeanalizował możliwości wystąpienia zbrojnego we Lwowie. Proszę pamiętać, że w 42 roku jeszcze nikt nie wiedział, że na ziemię polskie wejdą Sowieci. Raczej spodziewano się, że będą to armie angloamerykańskie. Prawda, więc te plany, najpierw jest pomysł powstania powszechnego, one są uaktualniane. No, pamiętajmy, że 42 rok to jest jeszcze, okręg Lwów jest w stadium, prawda, no, może powiedzieć, takiego, prawda, w stadium rozwoju. Broni jest mało, później dalej. No, co to znaczy? No, prawda, no, najłatwiej było, jakbyście Państwo popatrzyli na stan okręgu, to mamy 30 tysięcy ludzi, prawda? Ale gdybyśmy popatrzyli na stan broni, to średnio, podobnie jak w Warszawie, można było uzbroić 1/10 ludzi z tego. Właściwie można powiedzieć, 3,5 tysiąca ludzi występuje w walkach o Lwów w lipcu 1944 roku. Więc on ma przeanalizować możliwości wystąpienia zbrojnego we Lwowie. Prawda, to jest kwestia, prawda, jakie obiekty mają być zajęte. Proszę pamiętać, że tutaj dużą rolę odgrywało też to, że we Lwowie były jednak dzielnice, gdzie mieszkało sporo Ukraińców. I jakbyśmy popatrzyli, prawda, na te kolejne wersje planu powstania lwowskiego, prawda, czy akcji Burza we Lwowie, to prawda, jednym z celów, jakie stawiano, było zamknięcie kwartałów ukraińskich, prawda, czyli zneutralizowanie ewentualnego niebezpieczeństwa czy współdziałania Ukraińców z Niemcami. To był jeden z tych celów, jakie stawiano przez polskim podziemiem. Proszę Państwa, cały szereg opracowań, prawda, plany operacyjne, wytyczne wywiadowcze, łączności, szkolenia, te dokumenty można znaleźć w archiwum Agnowym, tak jest taki zespół Armia Krajowa, prawda, to naprawdę bardzo wiele z tego wyszło właśnie spod ręki Tadeusza Wojciechowskiego, prawda, pseudonim Ryszard, tego, który tu jest na zdjęciu. I proszę Państwa, Wojciechowski zostaje aresztowany po wsypie, której sprawcą był Roman Halicki, pseudonim Klin. To znaczy we Lwowie były dwa pierwsze oddziały likwidacyjne, zostały stworzone likwidacyjne do likwidowania prawda, agentów gestapo, zdrajców, zostały stworzone w ramach kontrwywiadu. I na czele pierwszego stał Marian Gliński, zresztą niesłychanie odważny oficer. Na czele drugiego stał ten Roman Halicki, pseudonim Klin. No, proszę Państwa, dlaczego nastąpiła zdrada? No, zakochał się w dziewczynie, prawda? No, dziewczyna była ładna. Natomiast jak to mówią, prawda, jak się mężczyzna zakocha bez pamięci, to dusza zakochanego żyje w ciele innego człowieka. No i kobieta zyskuje nad mężczyzną ogromną przewagę. I tak się stało. No, a jak się zakochał, to przy okazji zdradził przed nią ileś tam tajemnic. Dziewczyna była agentką gestapo, doszło do aresztowania jego, później on się w śledztwie załamał i zaczął sypać. I to sypać równo. Proszę Państwa, aresztowania dotknęły jak gdyby no, prawda, komendę obszaru. Dotknęły te obydwa oddziały likwidacyjne. I między innymi właśnie przez niego wpadł Tadeusz Wojciechowski.
Możemy, proszę Państwa, z Grypsów, które pisał z więzienia na Łąckiego, dowiedzieć, on pisze coś takiego, prawda, że no, on podaje tam, że wpadł przez Klina, prawda, że Klin sypie, prawda, że no właściwie, że nawet nie wiem, czy nie było takiego stwierdzenia, że gdzieś to chyba nie, albo w jego Grypsach, albo innych było, że sypie więcej niż wie. No. Proszę Państwa, to jest taki pewien wymiar dramatu, bo w pewnym momencie Niemcy, prawda, zwracają się do Wojciechowskiego z propozycją, że zwolnią go na słowo honoru, ale ma jechać do Krakowa i wygłosić w Krakowie, co oczywiście byłoby odpowiednio nagłośnione, kilka prelekcji antysowieckich. A odpowiedź Wojciechowskiego jest następująca. Oficer polski nie może pod żadnym warunkiem utrzymywać innego kontaktu z wrogiem, jak tylko bojowy. Odpowiedź pełna godności. Więc proszę Państwa, w październiku 1943 roku zostaje skazany na śmierć. Jest na liście 55 osób. 30 z tych osób zostaje już wcześniej rozstrzelanych. Często na terenie więzienia Łąckiego tych rozstrzeliwań dokonywał komendant więzienia, on się nazywał Martens, łotewski Volksdeutsch, który wcześniej był, nie wiem jak to tłumaczyć, hyclem, czyli pewnie jakimś strażnikiem, nie wiem, w Berlinie, czy nie wiem, no, w więzieniu w Berlinie, czy nie wiem jak to tłumaczyć. W każdym razie, proszę Państwa, człowiek podstępny, okrutny, niebezpieczny. Kiedy Wojciechowski dostanie wyrok śmierci, kiedy będzie wyprowadzany już, prawda, bo ostatecznie Wojciechowski wraz z grupą 9 innych kolegów AK-owców został rozstrzelany na Placu Solskich 14 stycznia 1944 roku, to zanim do tego dojdzie, to Danuta Dowmund, jego sekretarka, zostanie zastrzelona przez Martensa, nie wiem, w korytarzu więzienia na Łąckiego. I jedna z relacji, że mówi, że wręcz na oczach Wojciechowskiego, nie wiem, żeby go podłamać, załamać. W każdym razie, proszę Państwa, kończy się to jedną wielką tragedią, wyrokiem śmierci rozstrzelanych na Placu Solskich. Jak Państwo pojechali kiedyś do Lwowa, to tego Placu Solskich nie ma, dlatego że na tym terenie powstał Hotel Lwów, który pewnie części z Państwa jest znany. To jest niedaleko tzw. Krakidałów, czyli placu, prawda, którym handlował polski Lwów i handluje ukraiński Lwów, prawda, taki typowy bazar. Na rozstrzelanie, inaczej, na egzekucję przywieziono 11 osób, 10 było AK-owców. Właściwie ich przywieziono w dwóch grupach, czyli najpierw rozstrzelano 5, później rozstrzelano 5. W tej drugiej grupie był Tadeusz Wojciechowski. Podobno jak oni wszyscy padli, to on jeszcze stał przez chwilę i się przewrócił. Natomiast w tej, jako ostatniego powieszono właśnie tego Romana Halickiego Klina, ponieważ już Niemcom do niczego nie był potrzebny, więc się go pozbyto. Proszę zwrócić uwagę, nie został rozstrzelany, został powieszony. Proszę Państwa, jest jeden problem, dlatego że na cmentarzu Łyczakowskim, jakbyście Państwo, na cmentarzu obrońców Lwowa, kiedy Państwo pójdziecie w kierunku kaplicy, z prawej strony jest grób Tadeusza Wojciechowskiego. Ja nie potrafię do końca powiedzieć, czy to jest on, czy nie jest on, czy jest to grób symboliczny. On zresztą w jednym z Grypsów pisał coś takiego, już kiedy dostał wyrok śmierci. Kochani, nie płaczcie z naszego powodu, tylko gorąco módlcie się. Nie przypuszczacie, jak jesteśmy pogodni i szczęśliwi, że stanowimy ofiarę za waszą pracę. W celi śmierci zrozumieliśmy dużo. Życie jest piękne, cieszcie się nim. A o nas myślcie serdecznie. Mamy jednak jeszcze nadzieję, zachowamy ją do ostatniej chwili. I on tam pisał, w drugim Grypsie pisał tak. Koledzy wystawią mi symboliczny krzyż na cmentarzu Orlon. Być może rzeczywiście ten krzyż jest symboliczny, aczkolwiek znane były takie przypadki, że kiedy Niemcy dokonywali egzekucji, to później AK-owcy obstawiali, prawda, cmentarze, znaczy chodziły tam jakieś osoby cywilne, jedna, dwie, i patrzyły, czy się ciało nie przywozi. Dlatego że kiedy odnawiano cmentarz Orlon, albo bardziej, może inaczej, kiedy dokonywano ekshumacji, Państwo wiedzą, że cmentarz był przedzielony drogą, prawda, Sowieci niszczyli ten cmentarz, to w pewnym momencie odnaleziono kilka grobów, które nie dało się zidentyfikować. I w pewnym momencie Eugeniusz Cydzik dotarł do takiego dokumentu, gdzie były podane pseudonimy tych żołnierzy AK. Ja nie jestem do końca pewny, czy Wojciechowski jest tam pochowany, ale nie można tego wykluczyć. Musimy iść dalej. Pewnie się o wszystkich nie da powiedzieć. Też bardzo ciekawe dwie postacie. Szef Biura Informacji i Propagandy, Lech Sadowski po stronie lewej, po stronie prawej dr Leopold Bodek-Bielecki i w środku więzienie na Łąckiego, to jest dokładnie to więzienie śledcze Gestapo,
przy ulicy Łąckiego. Zresztą proszę pamiętać, przed wojną Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji sowieckiej więzienie NKWD, później więzienie NKGB. W tym momencie to jest budynek, gdzie mieści się, no, co się nazywa Muzeum Łąckiego. I teraz proszę Państwa, może parę słów o Lechu Sadowskim. On też należał do grupy warszawskiej, przybył do Lwowa w 1942 roku, to jest ta postać po lewej stronie. Prawda, znał Lwów, dlatego że tu chodził do gimnazjum. Jego zadaniem było właściwie, uznawano, że no, nic tak nie podnosi ludności na duchu, jak zresztą to Państwo znacie to z okresu Solidarności, bo siedzą tu też bohaterowie tworzenia prasy podziemnej, prawda, jakie to miało ogromne znaczenie, prawda, jak takie informacje, jak takie pisma łowiło się wtedy, właściwie czytało się wszystko. Więc Sadowski przybywa do Lwowa, ma właściwie zorganizować, prawda, można powiedzieć, dział wydawniczy, czyli Biuro Informacji i Propagandy. Do Lwowa docierała prasa z Warszawy, no ale prawda, pamiętajmy, że po dołączeniu dystryktu Galicja do Generalnego Gubernatorstwa Niemcy zostawili te wewnętrzne granice, więc tą prasę trzeba było przerzucać no, z narażeniem wolności czy wręcz narażeniem życia. No i on się wziął ostro do pracy, proszę Państwa, najpierw radioaparat do nasłuchu, później kupił dwie maszyny, jedna była bostonka, druga się nazywała Victoria Phoenix, prawda, lepszej klasy, zorganizował zespół, prawda, no, dzisiaj byśmy powiedzieli dziennikarzy, prawda, choć tak naprawdę to był profesor Jerzy Manteuffel, dwóch zdolnych dziennikarzy, Karol Kuryluk i Mirosław Żuławski, niestety oni w 1944 roku, dzisiaj to jest taka sytuacja trochę dziwna, że nie wiem, dostali nagle miejsca w samolocie i wylecieli do Lublina, do rządu lubelskiego. W każdym razie pracował tam też oficer wywiadu i szef wywiadu Henryk Pochowski, prawda, który taką rubrykę opracował, przegląd sytuacji wojskowej. Na początku jest wydawane pismo Wiadomości Radiowe, ale nakład jest mały, około 100 egzemplarzy. Później jest Biuletyn Ziemi Czerwińskiej, później to zmienia nazwę na Biuletyn Informacyjny Ziemi Czerwińskiej. Powstaje sieć kolportażu, prawda, w momencie, kiedy jest własna maszyna, to jest 350 egzemplarzy, to jeszcze drukowane w drukarni niemieckiej, później 1000 egzemplarzy. W każdym razie to pismo, prawda, rozchodzi się po Lwowie, dociera na teren okręgów Stanisławów, Tarnopol. Drukuje się też w ramach akcji N ulotki. Pamiętajcie Państwo, że Lwów był na trasie przerzutu jednostek niemieckich na wschód, dopóki oczywiście Niemcom na froncie wschodnim szło, ale też jednostek z państw sojuszników niemieckich, czyli prawda, Słowaków, Włochów, później na przykład Węgrów, Rumunów, czy też no, tak samo Legion Hiszpański. Proszę Państwa, druk w dwóch miejscach, jeden już przy ulicy Zielonej, drugi przy ulicy Poznańskiej. W każdym bądź razie pewnie to wszystko byłoby kontynuowane, gdyby nie kompletnie głupia wpadka. I to w tym miejscu, gdzie Lech Sadowski właściwie opracowywał kolejne numery pisma, czyli w mieszkaniu na ulicy 29 listopada 11. To jest dokładnie ta sama ulica, gdzie mieszkały słynne panie Zappe. I Jerzy Węgierski, profesor Jerzy Węgierski. Proszę Państwa, no, wpadka prozaiczna, dzwonek do drzwi. Dzisiaj nie wiemy, czy sami Niemcy, czy jakiś policjant ukraiński z Niemcem, szukano mieszkania dla jakiegoś niemieckiego lekarza. No i oczywiście w normalnej sytuacji nikt nie powinien do tego mieszkania otworzyć drzwi, ale tam były dwie, powiedziałbym, łączniczki Sadowskiego, jedna się nazywała Wanda Hańczakowska, druga Wanda Przeździecka. Wiecie Państwo, co znaczy młodość? Ta pierwsza po prostu zwyczajnie po ludzku zerwała się i zdążyła otworzyć drzwi, zanim się zastanowiła. Niemcy weszli do tego mieszkania, czy Niemcy z Ukraińcami, i zaskoczenie było obustronne. Z jednej strony Niemców, że odkryli drukarnię, prawda, no może nie drukarnię, ale punkt redakcyjny, a z drugiej strony, prawda, tych dwóch pani samego Sadowskiego. No więc reakcja jest taka, że najpierw wybiega pierwsza pani, druga pani, ta Przeździecka jest sprytniejsza, bo jeszcze zdołała ze stołu zabrać, prawda, część kompromitujących materiałów, a za nimi wybiegł Lech Sadowski. Ktoś, kto był we Lwowie, mniej więcej tą ulicę kojarzy, no tam jest taka długa ulica, gdzie przez jakiś czas nie ma gdzie uciec w bok. I on dobiegł do placu na Bajkach, tak się ulica nazywa. Tam zresztą stacjonowały oddziały węgierskie, gdzie Węgrzy dożywiali polskie dzieci, prawda, dając im tą zupę do menażek. I mógł uciekać albo w lewo, albo w prawo. On pobiegł w prawo w kierunku ulicy Zadłużańskiej i plan miał dobry. Plan miał dobry, żeby wpaść, targowisko było, po prostu wpadłby między ludzi i tak by się udało. Niestety w czasie tej ucieczki ktoś podłożył mu nogę.
I on się przewrócił, proszę państwa, i skręcił kostkę. No i tak został złapany. Oczywiście sprowadzono go z powrotem do tego mieszkania. Miał świadomość i nie mógł się co dziwić, że może nie przetrzymać cierpień, więc próbował sobie podciąć żyły. Miał jakiś, prawda, nie wiem, czy miał scyzoryk, czy ten próbował sobie żyły podciąć. Jak to nie, oczywiście zobaczono to mu, udaremniono tą próbę. Zresztą tak się akurat, którą powiedzieć, szczęśliwie składa, że ci, którzy próbują przeciąć żyły, tną tak, a nie tak. Jakby cieli tak, to ryzyko wykrwawienia się jest o wiele większe. Jak tną tak, to upływ krwi jest szczęśliwie bardzo mały. Nie wiem, jak to wyglądało w tym przypadku. W każdym razie, proszę państwa, został skopany, przewieziony najpierw do siedziby gestapo na ulicę Pełczyńską. Tam następowała ewidencja, czyli pobranie odcisków palców. Prawda, no, na podstawie jego fałszywych dokumentów. Dokumenty były na Lesław Lerski. I później on mieszkał, zresztą to mieszkanie było wynajęte od dr Heleny Polaczkówny, która też została później aresztowana i została wywieziona do obozu koncentracyjnego, z tego co pamiętam, chyba na Majdanku i tam zmarła. Proszę państwa, później przewiezienie do więzienia na Łąckiego, od razu przesłuchanie przez Emila Grubera, który prowadził sprawę, no oczywiście bicie i jak gdyby no, kolejne przesłuchania, proszę państwa, no, wymiar dramatu tego człowieka, już tu nie mamy czasu może, żeby cytować jak gdyby jego grypsy. Zresztą wysłać te grypsy na zewnątrz pomógł mu jeden z kasiarzy lwowskich, który akurat trafił na Łąckiego. Kasiarz znaczy złodziej, nie? Tylko wyspecjalizowany złodziej, prawda? No, proszę pamiętać, że tymi, którzy przekazywali, to była swoista walka, bo czasami było tak, że jakiś strażnik obiecywał przekazać gryps, po czym później następowała dekonspiracja. Na przykład grypsy przekazywał dr Władysław Potencki, no i zostało to wykryte przez Niemców, trafił do karceru, a później go rozstrzelano. To był bardzo zasłużony lekarz lwowski, zresztą obrońca Lwowa z 1918 roku. No i oczywiście grobu nie ma, bo nie może mieć. Proszę państwa, Sadowski jest bity, później jest, no, przechodzi tortury takie, że na przykład nie wiem, zatyka mu się usta, nie wiem, jakąś szmatą, podłączany jest do prądu. On mówi, że wtedy to czuł autentycznie, jakby był w piekle. Do tego jeszcze niestety właścicielka mieszkania powiedziała, że kiedy on tam przyjechał, prawda, to miał ze sobą trzy, bo jak go przyprowadzono z powrotem do mieszkania, czy była konfrontacja z nią w więzieniu, to ona powiedziała, że on miał ze sobą trzy walizy. On mówi dwie walizy, ona mówi trzy walizy. No i później niestety z jej informacji wyszło coś takiego, że została zakopana no, jedna skrzynia czy waliza no, w podwórzu, prawda? Akowcy zrobili to bardzo sprytnie, przyszli i powiedzieli, że są z gestapo i zakopali to w ogrodzie. No więc jak Niemcy wykopali tą skrzynię, to się okazało, że w środku są fałszywe kękarty. Oczywiście był bity za to, że starał się Niemców okłamać. I proszę państwa, no właśnie, człowiekiem, któremu uratował życie, czy bardziej spowodował jego przeniesienie do szpitala więziennego na Zamarstynowie, był ten lekarz, Leopold Bodek-Bielecki. To był człowiek pochodzenia żydowskiego, jego żona była Żydówką, on był więźniem politycznym, ale ponieważ wtedy akurat Niemcy no, stracili tego doktora Potenckiego, a widzieli, że mają w ręku lekarza, to jak gdyby zrobili jedną rzecz, dobrą i złą dla niego, to znaczy zwrócili mu wolność, po czym kazali mu pracować w więzieniu. Możecie sobie państwo wyobrazić pracę lekarza więziennego. Jeśli ktoś z państwa oglądał film na przykład Akcja pod Arsenałem, prawda, bo teraz ta druga wersja to był Kamień na szaniec, można zobaczyć, prawda, nie wiem, wspieranie na duchu, nie wiem, no, ratowanie ludzi potwornie skatowanych, nie wiem, obmywanie im ran, nie wiem, no, prawda, przenoszenie grypsów, czasami wrzucanie jakichś lekarzy, to wszystko się wiązało z ogromnym ryzykiem. Ogromnym ryzykiem. I w pewnym momencie jak gdyby konspiracja zwróciła się do Bodka, żeby, pamiętajmy, że w tych więzieniach wybuchała epidemia tyfusu i Niemcy często tą epidemię gasili w taki sposób, że po prostu no, na przykład wyprowadzono ludzi na rozstrzelanie, żeby zgasić epidemię. Ale w tym przypadku no, Sadowski był zbyt cennym więźniem. Tam akurat doszło do sytuacji takiej, że ci lekarze, między innymi, bo to nie był tylko Bodek, tych lekarzy było kilku, oni po prostu starali się tę epidemię zdusić, oddzielając zdrowych od chorych i oczywiście część tych więźniów, ponad chyba coś około 130 więźniów zmarło na 600, którzy się w ogóle w tym więzieniu znajdowali. Natomiast ta epidemia tyfusu stała się szansą dla Sadowskiego, dlatego że w pewnym momencie część tych więźniów
wywieziono z tych cenniejszych dla gestapo, wywieziono z tego więzienia i przewieziono do szpitala więziennego na ulicy na Zamarstynowie. Zresztą w dawnej szkole powszechnej imienia Juliusza Słowackiego, która była budowana za czasów polskich, a później z pompą ją otworzyli Sowieci, przypisując zasługę oczywiście sobie. I teraz, proszę Państwa, w jaki sposób Leopold Bodek, pamiętajmy, sam tyfus z siebie, jeśli się nie dostało szczepionki przeciwtyfusowej, a pamiętajmy, że oczywiście działał Instytut Weigla, ale przecież szczepionki były produkowane głównie je wykorzystywał Wehrmacht. Prawda? Co nie znaczy, bo Rudolf Weigl, który produkował te szczepionki w swoim zakładzie, prawda, przekazywał i do getta w Warszawie, i do getta lwowskiego i tak dalej, prawda, i szczepił lwowskich jakowców, lwowskich profesorów. W każdym bądź razie, dlaczego starano się przerzucić Sadowskiego na Zamarstynów? Dlatego, że ze szpitala więziennego łatwiej by go było odbić. I tak się stało. I proszę Państwa, wywołano u niego wysoką temperaturę, bo na ogół właśnie pierwszym takim objawem przy tyfusie był nagły skok temperatury. Więc wszczepiono mu roztwór siarki do krwi. Prawda? Na początku było nic, a później mu ta temperatura nagle skoczyła. No i przyszedł oczywiście ten Leopold Bodek, zbadał go, wiedział, o co chodzi, mówi tyfus, no więc przerzut na Zamarstynów. I na tym Zamarstynowie, proszę Państwa, tam już było łatwiej, dlatego że tak, po pierwsze nie był przesłuchiwany, po drugie pielęgniarki były polskie, czy lekarze Polacy i to bez wyjątku patrioci, prawda, czy z niewielkimi wyjątkami patrioci. Między innymi ta kobieta to była przełożona pielęgniarek, pani Irena Gołębiowska, pseudonim Kolibri. To ona przekazała później Armii Krajowej informacje, prawda, jaki jest personel, jaki jest rozkład tego szpitala. Właściwie akcja odbicia więźniów z tego szpitala nie byłaby możliwa, gdyby nie ona. Gdyby nie ona. I proszę Państwa, natomiast problem był tam, że Wachmani byli Ukraińcami. Wachmani byli Ukraińcami. I tam przebywał Lech Sadowski. Były takie plany, żeby doprowadzić do jego ucieczki z tego. Tam zresztą obok niego też był aresztowany rektor Lwowskiego Seminarium Duchownego, ksiądz dr Stanisław Frankl, zresztą postać znana we Lwowie. Później redaktor Stanisław Stromski, też ciekawa postać, który w 1939 roku, prawda, po tym słynnym, prawda, najpierw było to, Państwo pamiętają, że Niemcy zrywają deklarację o niestosowaniu agresji z Polską, a później jest to słynne przemówienie Józefa Becka, prawda, w Sejmie 5 maja 1939 roku. No i on napisał jakiś taki artykuł, że na głos rozhisteryzowanego feldfebla pruskiego odpowiedział spokojnie polski pułkownik. No i oczywiście Niemcy mu to zapamiętali i go, jak go gdzieś dopadli, prawda, w 1942 roku, to go aresztowali. Koniec końców. Rozważano uwolnienie Sadowskiego w taki sposób, żeby najpierw myślano o tym, żeby on się, nie wiem, przebrał w jakieś ubranie robocze, bo tam pracowała taka brygada remontowa, więc był taki pomysł, bo była ubikacja dla pielęgniarek, żeby w tej ubikacji zostawić mu ubranie robocze i żeby, nie wiem, no, pomysł karkołomny trochę, żeby on wziął jakieś tam, nie wiem, drzwi do remontu i żeby je wyniósł. Proszę Państwa, on był tak osłabiony, że nie miałby się siły przebrać, prawda, po tych przesłuchaniach, po tych katowaniach. On w więzieniu próbował drugi raz popełnić samobójstwo, prawda? No, może sobie wyobrazić, jaka jest determinacja człowieka, który jest kompletnie załamany, prawda? Jest katowany, przesłuchiwany. Gdzieś tam był taki moment, gdzie on był przesłuchiwany bodajże 7 dni z rzędu. No, możecie sobie Państwo wyobrazić. Jest sytuacja taka, że tam był problem z kluczem, podobno on poszedł do tej ubikacji, no nie miał się siły przebrać. Drugi pomysł był jeszcze bardziej karkołomny, żeby on się spuścił po piorunochronie czy po jakieś lince przez okno. No, jeszcze gorszy pomysł, on musiał mieć mocne ręce, żeby się spuścić na dół. Więc zapada decyzja, żeby go z tego więzienia, z tego szpitala odbić. Akcja jest przygotowywana bardzo, bardzo starannie. Właśnie pomocy udziela ta Irena Gołębiowska. Jej w dniu odbicia Lecha Sadowskiego z tego więzienia miało nie być, ale akurat, co byłoby dla niej bardzo dobrym alibi. No ale proszę Państwa, tak się stało, że musiała zastąpić koleżankę, pielęgniarkę. No więc była świadkiem tej akcji, no i zapłaciła za to rozbitą głową. Zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że sama akcja, znaczy planowano to w ogóle zrobić w taki, powiedziałbym, no, sprytny sposób, w tym sensie, że były trzy grupy, jak gdyby akcja, która miała uderzyć w kierunku dokonać, wtargnąć do samego tego szpitala więziennego. Później grupa zabezpieczająca na zewnątrz i grupa, jak gdyby, która zabezpieczała dookoła budynku, bo ten budynek jest dość oddalony od ulicy Zamarstynowskiej. Proszę Państwa, no,
Sama akcja przebiegała właściwie tak, że sześciu AK-owców miało wtargnąć do budynku, najpierw steroryzować wartownika, a później udać się na pierwsze piętro i jakiemuś tam wachmanowi przedstawić pismo z wroną niemiecką, specjalnie przydługawe pismo, żeby Ukrainiec, który nie umie niemieckiego, żeby się długo w to wpatrywał, prawda, i żeby próbował czytać. No więc wszystko wyszło prawie tak, jak miało wyjść, z małymi wyjątkami. To znaczy miało wtargnąć sześciu, ale wtargnęło dwóch, bo się wysunęli przed tych czterech. Wtargnęli tam, prawda, wyciągnęli broń, prawda, no to wartownika bez słowa obezwładnili, prawda, przecięli łączność telefoniczną. Zjawił się przy okazji wyszedł z piwnicy jakiś wachman Ukrainiec, to przy okazji też go zamknięto w pomieszczeniu. Jeszcze dwie pielęgniarki, bo akurat była godzina 18 czy koło 17, ileś była zmiana pielęgniarek, więc one też dwie zawędrowały do zamkniętego pomieszczenia. No i tych dwóch ludzi wyszło na górę. I wachmanowi specjalnie, prawda, nie wzbudziło to w ogóle, tam na dole nic się nie działo, nikogo nie pobito, nikt nie krzyczał, zresztą zasada była taka, że strzelać tylko w ostateczności i nie oddano żadnego strzału, akcja trwała 35 minut i miano się posługiwać językiem ukraińskim dla zmylenia. Jak oni wyszli na górę, to jest, niesłychanie sprawnie, znaczy podeszli tego wachmana, przedstawili mu pismo, przydługawe rzeczywiście z tą wroną niemiecką, prawda, i w pewnym momencie, prawda, doszedł drugi Ukrainiec i obaj zobaczyli wyciągnięte w kierunku swoim pistolety. No więc ten pierwszy już nie był w stanie zareagować, a ten drugi próbował odskoczyć i od AK-owca dostał pistoletem w głowę, no i padł na ziemię, prawda, i później się skarżył, że mocno dostał. I proszę Państwa, właściwie można powiedzieć tak, steroryzowano personel, ponieważ Irena Gołębiowska, żeby sobie zapewnić alibi, zaczęła krzyczeć, więc jeden z uczestniczących w tej akcji, no właśnie ten pan po stronie prawej, który zmarł w Gdańsku chyba pod koniec lat 90., Robert Drzewiecki, pseudonim Jur, po prostu żeby ją uciszyć, żeby na zewnątrz nie słyszał, po prostu przyłożył jej pistoletem w głowę, no i rozbił jej głowę, ale stworzył jej najlepsze alibi, jakie tylko mogło być. Później ją zresztą już po latach, jak się spotkali w Gdańsku, to ją za to bardzo przeprosił. Proszę Państwa, no i co? No i cóż, no prawda, 25 więźniów nagle są wolni, prawda, no Sadowski nie ma się w ogóle siły ubrać. Natomiast zaczynają się komplikacje, dlatego że no, zamierzano uratować tylko Sadowskiego, więźniowie zaczęli uciekać, część z nich w ogóle nie miała siły, także na tych 25 więźniów, z tego co pamiętam, chyba 16 koniec końców odzyskało wolność, część jak gdyby w ogóle nie wyszła, część wyszła, ale wróciła, nie wiem, może się obawiała represji, jakiś tam Rosjanin gdzieś się, prawda, który był przetrzymywany, schronił się gdzieś w ogrodzie, tam go Niemcy znaleźli. Koniec końców wyprowadzono Sadowskiego, no i był przygotowany samochód, ale kierowca tego samochodu w ogóle nic nie wiedział, że kogo będzie przewoził i z jakiej okazji. I proszę Państwa, no cóż, odjechał. No i to są bezcenne, rozumiemy, że w takiej sytuacji to są bezcenne minuty. Minuta się wydaje wiecznością. Na szczęście, nie wiem, zatrzymano tam, jechała fiakra, czyli dorożka, no i Sadowskiego udało się wywieźć. Najpierw do mieszkania Henryka Pochowskiego, później do mieszkania państwa Hołubów, a później jeszcze do mieszkania, nie wiem jak to nazwać, Jennerów czy Jennerów. Później go zresztą w ogóle przerzucono do Przemyśla, a później do Warszawy. Zresztą pracował w BIP-ie w Komendzie Głównej. Natomiast tam w tym mieszkaniu tej się nazywa, nie wiem, na nazwisko miała Jenner, a pseudonimia Anka. Doszło do takiej bardzo ciekawej sytuacji, dlatego że w pewnym momencie, Państwo wiecie, że za okupacji było zaciemnianie okien. No i ta kobieta zapomniała, no i w pewnym momencie przyszedł policjant niemiecki i chce nałożyć mandat, nie? A ona, jak to powiedziałbym, pyskata baba lwowska, zaczęła się kłócić o wysokość mandatu. Mówi, to za dużo nie zapłacę. A tu obok leży więzień, nie? Więzień, on jest przykryty, on już broń odbezpieczył pod tą kołdrą, nie? A ona się kłóci o wysokość mandatu, nie? No i w końcu, koniec końców zapłaciła ten mandat, a ten Niemiec nie rozpoznał oczywiście Sadowskiego, mówi, ale pan ma okropną żonę. No więc takich historii było. Proszę Państwa, ponieważ nie wiem, czy musimy kończyć już, czy jeszcze chwilę możemy mówić. Jeszcze chwilę, tak? Może jeszcze parę słów o Marianie Glińskim. To jest też bardzo ciekawa postać. O Marianie Glińskim. Też postać tragiczna, ale godna uwagi. Godna uwagi, dlatego że Marian Gliński zorganizował pierwszą grupę likwidacyjną na terenie okręgu Lwów. To była grupa podległa właśnie kontrwywiadowi Armii Krajowej. Ta druga postać to jest Robert Drzewiecki, dlatego że kiedy ta grupa została rozbita przez Niemców, to wtedy właśnie Robert Drzewiecki, ten, który rozbił głowę Kolibrii, on tą grupę był jednym z oficerów, który tą grupę odbudował.
I teraz, proszę Państwa, o samym Glińskim. To był w ogóle przedwojenny oficer Wojska Polskiego, bardzo odważny, niesłychanie koleżeński. On mieszkał gdzieś na Kresach północno-wschodnich, no ale ponieważ za Sowietów była bieda, więc gdzieś tam kłusował w lesie, no i Sowieci chcieli go aresztować, więc z żoną uciekł do Lwowa. I tutaj, prawda, dał się szybko poznać jako bardzo zdolny oficer. Zresztą, prawda, z zimną krwią zorganizował ten, najpierw to ich było, tak nawiasem mówiąc, 3, później ich było 7. Proszę Państwa, właśnie ta akcja na Zamarsztynowie była pierwszą jego akcją, ale oni byli, nie byli grupą uderzeniową, byli grupą zabezpieczeniową. Później właściwie druga akcja była przeprowadzona taka trochę bez rozkazu, to znaczy jeden z członków tej grupy dostał się w ręce niemieckie, prawda, dopadli go policjanci niemieccy, gdzieś tam, nie wiem, no, pewnie by się oszczeliwał, ale by się pistolet zaciął, później poszczelili go Niemcy, później go jeszcze skopali, w każdym razie wylądował w szpitalu miejskim na ulicy Pijarów. I w tym szpitalu miejskim na ulicy Pijarów był oczywiście pilnowany, ale przez niewielką grupę policjantów, właściwie to się chyba Niemcy nie spodziewali. No i prawda, 5 ludzi Jastrzębia, bo taki pseudonim miał Gliński, po prostu, proszę Państwa, weszli do tego szpitala, tych 2 policjantów niemieckich obezwładnili, nie dość, że im zabrali mundury i broń, to jeszcze kolegę wyprowadzili. To była ich pierwsza akcja. A później jest, proszę Państwa, następna akcja. Zastrzelona została młoda żona profesora Politechniki Lwowskiej Jana Boguckiego, to była Stefania Bogucka, była agentką Gestapo. Ona mieszkała na ulicy Słowackiego 2, sam kiedyś mieszkałem w Lwowie na Słowackiego 6, niedaleko, prawda, jak mieszkałem u takiego pana, który już nie żyje. Szczegółów tej akcji nie znamy, dlatego że po Jastrzębiu nie zostały żadne zapiski, zresztą kto by to robił, prawda, to byłby dowód na siebie samego. I później jakoś minęły 2 tygodnie i Jastrząb ze swoimi ludźmi, właściwie to nawet wyrok wykonał sam, natomiast oczywiście zabezpieczenie musiało być, zastrzelił, ona się nazywała Lili Grocholska, to była konfidentka Polka, agentka Gestapo, podawała się, że pochodzi z jakiejś rodziny hrabiowskiej, oczywiście to była bujda, ona mieszkała przy ulicy Kleparowskiej, on po prostu, no, mówiąc, wykorzystał fakt, że, wiecie Państwo, my tego dzisiaj nie przerabiamy, ale dozorca w przedwojennym Lwowie, choć często tymi dozorcami byli Ukraińcy też, prawda, była jednak funkcja niższego rzędu. Dozorca miał, jak to się mówi, no, to była ważna fucha. Dlaczego ważna fucha? Dlatego, że jak były łapanki, to dozorcy wpuszczali ludzi, zamykali bramę i koniec, i byłeś bezpieczny. Albo inaczej, jak przyszedłeś po 22, to się musiałeś dozorcy opłacić. Jak wychodziłeś rano, to się musiałeś z nim umówić. Prawda? Natomiast w tym przypadku on po prostu poszedł do dozorcy, przebrał się w mundur ukraińskiego policjanta, więc w ogóle to nie budziło żadnych wątpliwości. Przyszedł z dozorcą, jak ona otworzyła drzwi, no zobaczyła dozorcę, no to nabrała zaufania, zobaczyła policjanta ukraińskiego, no to czuła, że jest bezpieczna, on odprawił dozorcę, a później wszedł do tego mieszkania i to jest rzadkość, bo jak Państwo macie na tych wszystkich filmach, prawda, że się odczytuje wyrok śmierci, jeśli Jakowiec, nigdy nie wiadomo było, jak zareaguje ten, komu się wyrok śmierci odczytuje. Przecież w mieszkaniu może być ktoś inny. To jest szczerze powiedziawszy, jest to trochę bujda filmowa. Dlatego, że proszę zrozumieć, nie było czasu na odczytywanie wyroku, ale w tym przypadku rzeczywiście być może tak było, że Jastrząb, on jednak miał ten nerwy, jak to się mówi, ze stali, więc odczytał jej ten wyrok, ona uciekła do łazienki, więc poszedł za nią i tam ją zastrzelił. Później, proszę Państwa, jest jeszcze taka akcja, że jeden z jego ludzi, niestety postać tragiczna, Kazimierz Berdak, tu w Krakowie mieszkał na Salwatorze Stefan Berdak, to jest jego krewny, on opowiadał mi wtedy, jak go nagrywałem, malarz, no, to była tragedia w jego rodzinie. W każdym bądź razie, Kazimierz Berdak, jeden z grupy Jastrzębia, wziął udział w akcji zorganizowanej przez drugą grupę, czyli tą dowodzoną przez tego Romana Halickiego, tego Klina, zanim doszło do jego zdrady. Bo to była druga grupa likwidacyjna. I oni przeprowadzili akcję na takim dyrektorze niemieckiej fabryki konserw Ruckera. On się nazywał Eggers. To był człowiek, który znęcał się nad Polakami. Dostał wyrok śmierci. I oni oczywiście rozpoznano, że wraca do domu mniej więcej między 17 a 17.30. Więc godzinę wcześniej weszli do willi, najpierw związali jego sekretarkę woźnego, no i czekali na jego powrót. Ale tymczasem się okazało, że punktualnie dokładny Niemiec nie wraca do swojej willi. Przyszedł dopiero o godzinie 19.15 wraz z jakimś swoim kolegą, urzędnikiem fabryki, który się nazywał Deubler. Proszę Państwa, no oczywiście wyrok był na jednego. Ten Eggers błagał, żeby go nie zabijano, ale wyrok jest wyrok. Jur Drzewiecki, który akurat w tej akcji nie brał udziału, wspominał, że kiedy miano wykonać wyrok na jednym z Polaków, to on
błagał, żeby go nie zabijano, wręcz obiecywał, że nie wiem, że transport mydła wręcz, nie wiem, wagon mydła dla niego jedzie, że on sfinansuje organizację. Wyrok był wyrokiem, nie mogło być odstępstwa. No więc Eggers błagał, żeby mu darowano życie, oczywiście mu tego życia nie darowano, natomiast tego Deblera, ponieważ nie było na niego wyroku śmierci, tylko zawinięto w dywan. Proszę Państwa, zawinięto go w dywan. I teraz niestety ten udział Kazimierza Beredaka w tej akcji po zdradzie Klina okazał się wyrokiem na niego, dlatego że jego Roman Halicki znał. Powodzenie, proszę Państwa, grupy, to mimo że ta ostatnia akcja nie była akcją ludzi Jastrzębia, powodzenie niestety, proszę pamiętać, że każda taka praca konspiracyjna, czy w ogóle konspirowanie nosiło ze sobą pewne obciążenia. Pierwszym obciążeniem zawsze było to, że na początku to się ludziom wydawało, że nie wiem, że jestem konspiratorem. Nawet się niektórzy tak ubierali, nie wiem, chodzili blisko, nie wiem, blisko murów, prawda? Inni mieli z kolei takie przeświadczenie, że wszyscy na nich patrzą, prawda? A później znowu niestety takim drugim elementem była trochę nonszalancja. Wielu młodych ludzi nosiło broń przy sobie, tego nie wolno było robić. Jeśli złapano kogoś z bronią, no to był wyrok, no w najlepszym razie Auschwitz. No i ci chłopcy od Jastrzębia, kilku z nich, bodajże czterech, jechało kiedyś tramwajem. Ta dwójka dalej chodzi na Górny Łyczaków i przystanek jest jak był, tak był. Tam jest skręt w prawo, to jest ulica Miecznikowa, teraz kiedyś ulica Świętego Piotra, Świętego Piotra i Pawła, przy cerkwi Świętych Piotra i Pawła. I proszę Państwa, tam był przystanek i no to są dwie wersje, bo jedna mówi, że po prostu chłopcy, no tramwaj był przydzielony na pół. W jednej był Nurfir Deutsche, a w drugiej Polacy się gnietli. No i po prostu któryś z tych chłopców dla żartów wziął i uszczypał Niemkę. Gdzie ją uszczypał, to pominimy, bo nawet do końca tego nie wiem. No i w każdym razie kobieta wybiegła z tego tramwaju, on stanął na tym, a obok był komisariat 4 Policji Ukraińskiej, tej kolaboracyjnej. No i stamtąd wybiegli ci policjanci, no i oczywiście nasi chłopcy wypadli stamtąd, Ukraińcy za nimi biegli, kazali się zatrzymywać, no i chłopcy nasi zaczęli się oszczeliwać. No i później padło hasło przez Maryśkę. Wiecie Państwo, co to oznaczało we Lwowie? To znaczy przez cmentarz Łyczakowski, przez Marii, koło grobu Marii Konopnickiej. Przez Maryśkę, nie? W każdym razie jeden z tych chłopców został ranny, ale oni byli bardzo dobrze wyszkoleni. To był, można powiedzieć, elita, więc w pewnym momencie, jak oni wiedzieli, że najpierw się biegnie w grupie, prawda, czterech, biegnie się szeregiem. Później tych trzech przeskakuje. To był taki moment, gdzie Ukraińcy mogli ich trafić. I wtedy, żeby, no ten klasyczny peleton, jak jest ucieczka, no, prawda, najpierw ten prowadzi, żeby się nie męczył ten, który prowadzi. A później, kiedy jeden z nich dostał strzał gdzieś w nogę, to proszę Państwa, jeden z nich dopiero wyciągnął broń i normalnie, prawda, z tego chodnika, jak na treningach, zaczął oszukiwać tych Ukraińców, to oni padli na ziemię i w ogóle już nie ruszali dalej. No i koniec końców ci chłopcy uciekli. Ucieczka się powiodła. Druga wersja jest taka, że trochę prozaiczna, że sprawcą tego wszystkiego była Ukrainka, który jeden z tych chłopców, bo podobno był sporo ważył, po prostu gdzieś się tam przeciska przez ten tramwaj i nadepnął jej na nogę. I ona rzeczywiście mocno to odczuła. On jej kilka razy powiedział przepraszam, a ona, jakbyśmy to powiedzieli dzisiejszym językiem, miała trochę socystą mowę, prawda? No i jak to się mówi, no nie była w stanie zejść z tych swoich pretensji, w pewnym momencie on ją odsunął od siebie. Ona wyleciała właśnie na tym przystanku z tego tramwaju, no i poleciała na posterunek tej policji ukraińskiej. Tak czy inaczej, przekaz na ten komisariat był taki, że tramwajem jadą bandyci. Dlatego doszło do tego starcia. Proszę Państwa, no właśnie, jak ten oddział przestał istnieć? No więc Kazimierz Berdak niestety przez tą znajomość z Halickim został aresztowany, był straszliwie skatowany został i załamał się i zgodził się na żądanie Niemców wydać swojego dowódcę. I tutaj Niemcy użyli prowokacji, wiedząc, że Gliński jest bardzo koleżeński, że prawda, że on o swoich ludzi bardzo dba, prawda, że, nie, że no tak jak o, prawda, odbił jednego z nich ze szpitala miejskiego na ulicy Pijarów, że przyjdzie po swojego kolegę. Więc do rodziców Berdaka przyszedł jakiś kolejarz, który przyniósł najpierw list napisany przez niego, że został skazany przez Niemców na obóz. No proszę pamiętać, nie wszystkich na Łąckiego rozstrzeliwali, prawda? Wyjeżdżały transporty do Auschwitz, prawda, czy na Majdanek. A później przyszła druga informacja, że jemu się udało uciec i ukrywa się w jednym z domów na ulicy Schleichera. No i prawda, Gliński dobrał sobie dwóch, prawda, tych najbardziej, prawda, wypróbowanych, najbardziej zaufanych ludzi. Berdak przekazał informację, że nie ma dokumentów i prosi o wsparcie, prawda? Że się boi wyjść, że prosi o wsparcie. I niestety Gliński z kolegami czy z członkami tej grupy likwidacyjnej dał się na to nabrać, dlatego że oni poszli na tą ulicę Schleichera, no i oczywiście jak weszli do tego budynku, momentalnie to zostało obstawione i zaczęła się walka o życie. Oczywiście oni w trójkę nie mieli szans.
proszę Państwa, no, zostali zmasakrowani. No, walka trwała parę godzin. Prawda? Strzelali tylko wtedy, kiedy Niemcy próbowali wejść do tego budynku, więc wtedy strzelali. Zwłoki Mariana Glińskiego zostały wystawione przez Niemców na widok publiczny. Później prawdopodobnie, tak należy to rozumieć, że przywieziono je, nie wiem, no, chyba nie do zakładu medycyny sądowej, może gdzieś, nie wiem gdzie. W każdym razie nie wiadomo, dlaczego obcięli mu później ręce. Obcięli mu ręce. I tutaj w tym przypadku AK-owcy zastosowali to, co mówiłem, to znaczy obstawiono cmentarze, bo proszę pamiętać, że Niemcy oczywiście wywozili te ciała, do dzisiaj nie wiemy gdzie, mogli wywozić, nie wiem, na Piaski Łyczakowskie, Janowskie, tam gdzie na Łyczakowskiej rozstrzeliwano Włochów, na Janowskiej rozstrzeliwano Żydów, ale czasami wywożono na puste pola na cmentarzach. I w tym przypadku wywieziono zwłoki Glińskiego, zostało to zaobserwowane na nieczynny już właściwie cmentarz, czy inaczej, kończący swój żywot cmentarz Kleparowski, bo jego zlikwidowali Sowieci tak 2-3 lata po wojnie. No i wtedy przyuważono to. Następnej nocy prawda, zjawili się żołnierze AK. Wykopano ciało Mariana Glińskiego. Wtedy zobaczono, prawda, że ma obcięte ręce i został pochowany na tym, znaczy złożono go normalnie na tym cmentarzu kleparowskim w grobie. Można przypuszczać, że pod jakimś przybranym nazwiskiem. Pamiętajcie Państwo, że we Lwowie mieszkała jeszcze jego żona i ona, tak z tego wynika, że ona z Lwowa nie wyjechała i w latach 60, może nie w latach 60, ale kiedy już definitywnie ten cmentarz, bo to tak we Lwowie było robione trochę na raty, no, Sowieci, prawda, nie wiem, usuwali groby, ale tam, gdzie jest ten cmentarz kleparowski, nic nie powstało, więc bezsens był w ogóle jak gdyby niszczenia tego cmentarza. W każdym razie, gdy ona się dowiedziała, że ten grób może zostać zniszczony, pochowany pod obcym nazwiskiem, to po prostu załatwiła przeniesienie na cmentarz Janowski. Ale gdzie on jest na tym cmentarzu Janowskim pochowany, nie mam pojęcia. Musimy pomału kończyć. Ostatnia rzecz. Trzeba byłoby powiedzieć parę słów o jakiejś kobiecie. I to była prawdziwa bohaterka, znaczy, proszę Państwa, kobieta, która uratowała dwóch AK-owców. Nie mam jej zdjęcia. To chodzi mi o Adelę Mazurkiewiczową. Bardzo ciekawa postać. To się dzieje już w czasie lwowskiej burzy. To jest właściwie pierwszy dzień, kiedy Sowieci wchodzą do Lwowa. Są te walki na tej ulicy Pasiecznej, na ulicy Zielonej. 22 lipca 1944 rok. Tam w tym rejonie wiejskim, o którym wspominałem, prawda, Czyszki, te wólki. Z jednej strony są AK-owcy, z drugiej strony są Niemcy w tych winnikach. No i jest taki punkt styku, gdzie można powiedzieć wzajemnie te dwie grupy się specjalnie nie zaczepiają. Ale dwóch AK-owców najpierw dało się zaskoczyć. Obaj mieli na imię Jan. Jeden się nazywał Jan Dobrzański, pseudonim Znicz. Drugi się nazywał Jan Wacek, pseudonim Czarny. I no, zostali wzięci do niewoli. Później jeszcze trzeciego zdjęto z jakiejś czujki i jeszcze dwóch AK-owców, którzy szli z jakimś meldunkiem. No, wpadli w ręce niemieckie. Proszę Państwa, sytuacja jest prosta. Tych chłopców przewieziono do fabryki, dużej fabryki tytoniu w Winnikach. Zresztą fabryka, która też... Proszę pamiętać, że w 1939 roku, kiedy 22 września kapitulował Lwów, to kiedy pędzono polskich żołnierzy na wschód, prawda, i oficerowie później, prawda, znaleźli śmierć, prawda, w tym, no, w Charkowie, czy są pochowani w Pietichatkach, to właśnie między innymi zapędzono ich w pierwszej wersji właśnie do tej fabryki tytoniu w Winnikach. No, tu jest akurat stary budynek, są Winniki, to jest takie miasto, prawda, o ciekawej topografii, jak się wyjeżdża z Lwowa na wschód. I proszę Państwa, tych chłopców też zaprowadzono tam do tej fabryki w Winnikach. Wsadzono ich razem pięciu z jakimś żołnierzem sowieckim, który był trochę lepiej traktowany. Dobrzański i Wacek byli źle traktowani, tak wymyślano im od polskich bandytów. Natomiast oni obaj... chyba nie byli tak steroryzowani jak trójka tych pozostałych AK-owców. Bo proszę sobie wyobrazić, że ten Rosjanin miał jakąś wodę, prawda? Oni byli oczywiście skrępowani, ci dwaj byli skrępowani, tamci właściwie i mogli im tą wodę podać, ale im nie podali. Koniec końców jeden i drugi po prostu złapał tą menażkę w zęby i tak się napili. I następnego dnia rankiem, 23 lipca, Niemcy powiedzieli, że odbył się zaimprowizowany sąd. Niektórzy mówią, że niemiecko-ukraiński. Trudno powiedzieć, czy jacyś przedstawiciele, nie wiem, tej ukraińskiej dywizji Hałyczyna byli wtedy we Lwowie. Mi się wydaje jednak, że nie. Aczkolwiek w pewnym momencie w Lwowie wybucha taka panika, prawda, że Niemcy mordują, jest ucieczka ludności Lwowa. Okazało się, że wcale żadnego mordowania nie było. W każdym razie wydano na nich wyrok śmierci. No i później, proszę Państwa, w piwnicach tej fabryki przyszli Niemcy. Każdy pojedynczy Niemiec wyprowadził, prawda, swojego skazańca. Tych trzech oddzielono od Wacka i od Dobrzańskiego.
Wprowadzono ich do osobnej piwnicy, padły 3 czy 4 strzały i, no i Wacek i Dobrzański tego widzieć nie mogli, bo byli w osobnej piwnicy jeszcze skrępowani z rękami. I on opowiada coś takiego, że najpierw strzał dostał Czarny, czyli Jan Wacek, ale szczęśliwie tak odchylił głowę, że kula go trafiła w oko i przeszła na drugą stronę, więc oczywiście oko stracił, natomiast padł zalany krwią. Natomiast miał się dokonać za chwilę los Znicza i Znicz to później relacjonował, bo oni obaj przeżyli, jak to zaraz się Państwo dowiedzą. Mój morderca w tym czasie opierał swoją lewą dłoń o mój lewy bark, stojąc za mną. Słyszałem, jak coś mruknął pod nosem. Prawdopodobnie to był jakiś młodociany żołnierz Wehrmachtu, którego chciano sprawdzić i kazano mu wykonać wyrok śmierci. Prawda? A on, mówiąc wprost, na szczęście nie był wprawiony, o tak powiem. Czułem też na swoim barku, że jego lewa ręka drży. Zapewne cały drżał. Poczułem lufę pistoletu na moim karku i padł strzał. Doznałem lekkiego, tępego uderzenia w kark i upadłem obok Czarnego. Czułem, leżąc na twarzy, ciepłą krew i czekałem na śmierć. Nie cierpiałem fizycznie. Nastąpił całkowity paraliż i zanik czucia. A Niemcy byli pewni, że może oni nie żyją. Ich po prostu zostawili. Żaden z nich się nie poruszył. Prawda? Jeden był zalany krwią, drugi był przez ten strzał, tutaj gdzieś jakiś nerw został uszkodzony, więc on był w ogóle bezwładny, był sparaliżowany. No i Niemcy wyszli. No i później pierwszy świadomość odzyskuje jak gdyby ten Jan Wacek Czarny. I on pisze coś takiego. Po odzyskaniu świadomości trwało to pewną chwilę, zanim zrozumiałem, co się ze mną stało. Obok mnie leżał Znicz, czyli Jan Dobrzański. Żyjesz, Janek? Odpowiedział mi trudno zrozumiały bełkot. Przysunąłem się do niego, prosząc o rozwiązanie rąk. Znów odpowiedział mi bełkot. Zrozumiałem, że nie może się ruszyć. Wstałem, szukając czegoś. On ma ręce związane i jeszcze oko przeszczelone. Szukając czegoś, o co mógłbym przetrzeć sznur krępujący mi ręce. No bo trzeba odzyskać ręce, żeby uwolnić kolegę, nie? W końcu udało mi się znaleźć wystające żelazo. No, możecie sobie Państwo wyobrazić, sznur trzeć o to żelazo. Nie? Nie wiem, jak było ostre czy nieostre, jakie, no ale musiał trzeć. Zdjąłem koszulę, obwinąłem kark i głowę z prawym okiem. Nachyliłem się nad Zniczem, uwalniając jego ręce. Znicz zaczął znów z trudem mówić. Idź po pomoc. To jest taka klasyka przy nie wiem, przy paraliżach, prawda, że człowiek ledwo mówi. No i co robi dalej ten Jan Wacek Czarny? Wydostaje się z piwnicy, ale tam są jeszcze Niemcy. To była jak gdyby taka ich baza w Winnikach, tylko na szczęście te oddziały niemieckie tam, one jedne wychodziły, a drugie przychodziły, bo to im uratuje później życie. No więc on ucieka stamtąd, w pewnym momencie widzi, że jedni Niemcy opuścili dziedziniec, wybiegł z tej fabryki, po drodze natrafił na jakiś niemiecki patrol, ale powiedział, że go bandyci, prawda, że strzelił do niego jakiś bandyta. No, Państwo wiecie, no, tych strzałów ukraińskich w kierunku Polaków w tamtym czasie było bardzo, bardzo wiele, więc to akurat nikogo nie dziwiło. Później wpadł do jakiegoś domu, okazało się, że to jest na nieszczęście dom ukraiński, kobieta zaczęła krzyczeć, prawda, nie wiem, później dalej z obecnym tam mężczyzną rzucili się na niego, no koniec końców wyrwał się, no i dotarł do, bo była polska placówka w Winnikach. No i teraz była kwestia, jak uratować kolegę, który tam nadal leży w tej fabryce tytoniu, który no, nie wiadomo, co się dzieje. Więc misji tej miało się podjąć dwóch żołnierzy AK, właśnie tam z Winnik. Jeden się nazywał Tadeusz Urbański, drugi Tadeusz Rozkosz. Ale jak gdyby sytuacja się pogorszyła, dlatego że Niemcy z tej części Winnik, właśnie gdzie ci ludzie mieszkali, zamierzali, bo oni mieszkali w takiej części właśnie Winnik, która oddzielała oddziały niemieckie od AK-owców w Czyszkach i tej Wólce. I zamierzali tych ludzi wysiedlić, koniec końców do tego nie doszło. W dodatku narzeczona tego pierwszego sprzeciwiła się, no, że, wiecie Państwo, no, narzeczona, nie? No, miała wyjść za mąż, bała się, ale co ciekawe, że bała się, a sama poszła. Więc ona okazała się niesłychaną odwagą, umiała język niemiecki, więc poszła na teren tej fabryki i poprosiła wartownika, żeby ją skontaktował z dowódcą jednostki. On był akurat na podwórzu, ona podeszła do niego, to był kapitan Wehrmachtu i powiedziała do niego tak, że brat szedł do Lwowa, że został poszczelony jakąś zabłąkaną kulą i podobno leży w podziemiach gdzieś w piwnicy tej fabryki. No więc kapitan wezwał jakiegoś tam, prawda, młodszego oficera, no i dwóch żołnierzy i kazano go odszukać. No i weszli do tych piwnic, ona w ogóle nie wiedziała, jak na imię ma Znicz, więc zaryzykowała i wołała Tadziu, nie? I w pewnym momencie w jednej z tych piwnic usłyszała odgłosy, prawda? Na szczęście Niemcy nie weszli do tej piwnicy, gdzie leżało tych trzech rozstrzelanych, prawda? No i widok był straszny. Na ziemi leżał mężczyzna w koszuli, spodniach, w podartych skarpetkach, z twarzą całą we krwi, obsiadł już przez muchę. On się nie miał jak przed tymi muchami obronić, bo miał ręce związane. Nie wyglądał na przypadkowo poszczelonego przechodnia. Szczęśliwie, tak jak powiedziałem, Niemcy nie zajrzeli do drugiej piwnicy, no bo wszystko byłoby jasne, że była to egzekucja.
No i teraz Państwo rozumiecie, mamy trzech Niemców, mamy jedną słabą kobietę, prawda, która go na plecy nie weźmie, więc co ciekawe, jeden z tych Niemców wziął go po prostu na plecy, wyniósł go do jakiejś sali, tam opatrzył ranę u wlotu kuli tutaj, prawda, ale zażądał od niej wyjaśnień. No i ona powiedziała, mówiąc, zmieniła zeznania, powiedziała, że to jest narzeczony, że to jest narzeczony. Lekarza oczywiście nie było na miejscu, więc kazano jej pójść po rodziców rannego i po wóz. No i proszę Państwa, Państwo rozumiecie, no, prawda, to jest też jakieś ryzyko, no, prawda, no, ale ona nie miała wyjścia. Natomiast bardzo przyzwoicie zachował się jeden z tych Niemców, dlatego że ten Jan Dobrzański zniszczył, prawda, on tak leżał na jakimś tam łóżku, prawda, gdzie go ci Niemcy położyli, prawda, siadł u jego nóg, prawda, podawał mu jakiś, nie wiem, jakiś biszkop namoczony w, nie wiem, w jakimś napoju, prawda, patrzył na niego i jak wspominał później Znicz, mówi, był zatroskany, a jednocześnie zawstydzony. Zdawał sobie chyba sprawę z tego, co zaszło. No i później Niemcy musieli się ewakuować. Jeszcze udało się, prawda, z nimi jak gdyby, znaczy jeszcze, no, koniec końców, prawda, Mazurkiewiczowa przyprowadziła dwie inne sanitariuszki, wyniosły tego rannego, proszę Państwa, i, no, i powiem tak, no, sparaliżowany odzyskał zdrowie. Zresztą pod opieką doktora Mariana Garlickiego, który przez długie lata był dyrektorem szpitala wojskowego w Krakowie, który pochodził z Lwowa i leczył AKOWców w szpitalu Świętej Zofii. Natomiast ten drugi, czyli Jan Wacek, oczywiście oka nie miał, co nie znaczy, że walcząc później bodajże już z Sowietami źle strzelał. Strzelał całkiem dobrze. Proszę Państwa, może na koniec jeszcze o jednej kobiecie, której w zastępstwie powierzano czasami przenoszenie ważnych dokumentów Armii Krajowej, była taką, można powiedzieć, kurierką, łączniczką. I ona kiedyś wiozła jakieś dokumenty, nazywała się Maria Stupnicka, też bohaterka, prawda. No i najlepsza jest relacja. Na ulicy spostrzegła, że jest śledzona przez jakiegoś cywila, więc weszła do nadjeżdżającego tramwaju i gdy cywil usiłował wejść za nią, krzyknęła na cały głos: proszę Państwa, mam ważne papiery AK, a ten pan mnie śledzi. Jacyś młodzi ludzie zepchnęli intruza ze stopni i tramwaj odjechał. Trzeba mieć odwagę, nie? I jeszcze jedna, to jest Stanisława Nadajewicz, ale to jest też rewelacja. Wiozła kiedyś, nie wiem, w jakimś tam pakunku, nie wiem, co w tym wózku było, broni, prawda? No ciężkie jak pieron. No i widzi, że Niemcy stoją, prawda? No i chcą ją zrewidować, ale zobaczyła stojących Ukraińców, a pamiętajcie Państwo, że oni z tej dywizji Hałyczyna, prawda, też stacjonowali we Lwowie. No i oczywiście udała Ukrainkę, mówią: chłopcy, kto mene pomoże? A ponieważ była piękna, to oczywiście kilku Ukraińców podeszło, nie pozwolili jej skontrolować przez Niemców, nie wiedząc, że pomagają jej przenieść broń. Proszę Państwa, tyle. Musimy kończyć. Półtorej godziny minęło. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Dziękujemy bardzo panu doktorowi za niezwykle interesujący, pełen niezwykłych historii wykład. Dziękujemy państwu, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na przystanku Historia. I na kolejne spotkanie Klubu Grota zapraszamy już po wakacjach, natomiast 22 czerwca odbędzie się tutaj